Kochani widzowie, piątek, piąteczek, piątunio. My dziś w pełnym składzie. Tak jest. Wreszcie. Dzień dobry. Po wróciu w glorii i chwale Filip Testy-Montowski oraz Michał Polczej. Taki elegancki, że po prostu od rana cię komplementuje. To dlatego, że nie wiedziałem, jak się ubrać, czy zdążę się przebrać wreszcie na kolejne aktywności w ciągu dnia. W ogóle jadę dzisiaj, o czym będziemy rozmawiać. Znaczy nie o tym, że ja jadę, tylko że o wielkich derbach Śląska. Słuchajcie, tak. Wreszcie, po 7 latach znów ruch Chorzów kontra Górnik Zabrze, właściwie odwrotnie, no bo Górnik dzisiaj jest gospodarzem, porozmawiamy o tym i jadę tam i nie wiedziałem po prostu, czy zdążę, bo to zawsze wiadomo, skończymy, jeszcze chwilkę pogadamy. Długo pogadamy. Zwłaszcza, że musimy omówić pewną rzecz, która być może wydarzy się w przyszłym tygodniu, czyli nasza rywalizacja w Mortal Kombat. Nie dam wam kodów, panowie, gdyż nie chcę, żebyście ćwiczyli. Ja już mam wczoraj. Będę ćwiczyć jeszcze więcej, nie śpię, bo gram w Mortala. Nie wiem, czy odczuliście, że jesień idzie. Dzisiaj wstaję, budzę się. Ciemno! Mówię, co jest? Ja w ogóle zmarzłem w nocy, słuchajcie. Straszna rzecz. Ja sobie troszeczkę podgrzałem. Pierwszy raz chyba klimatyzacja poszła nie na ochładzanie, tylko na podgrzewanie gdzieś delikatnie wieczorem, bo faktycznie było zimno, ale taki strzał pierwszy to był dzisiejszy poranek, jak wyszedłem. Bo zazwyczaj ale na szczęście zrobi się gorąco, bo Monia pogodę zapowie. A, no właśnie, tak. Miejmy nadzieję, przynajmniej że u nas na antenie będzie gorąco. Będzie gorąco. Teraz gorącą herbatę. Kto chce, bo ja poproszę. Zawsze. Ja się doczekać i już sobie nalałem od energetycznego, dodającego energii Lipton. Dziękuję. Yellow Label. Ja też. Przygotuję sobie jeszcze tutaj na tablecie. Tylko doda energii, widzów, ale i ogrzeje. Tak, dokładnie, widzów, bo ja chciałam was zapytać, co was spotkało w tym tygodniu. Co robiliście, jak wam ten tydzień minął? Niecały jeszcze, bo jeszcze weekend przed nami. Ja na przykład chciałabym się zwierzyć, że grałam, Boże, oglądałam Zakonnice 2 w kinie. Nie przestraszyłam się, jestem delikatnie rozczarowana. Ja chyba jedynie co mnie jest w stanie przestraszyć, to chyba gry komputerowe i granie w horrory, bo tutaj jednak te jumpscary na przykład nie są oczywiste, bo czasem twórcy gier tak nas zaskakują, że na przykład naciskasz jeden guzik, nic się nie dzieje, ale obejdziesz dookoła sobie całą lokację, naciskasz ten guzik, nagle coś na ciebie wyskakuje. I imersja też jest, imersja, wydaje mi się, no i ty że musisz pchać do przodu. Tak, to prawda. To są twoje decyzje. Ja zapytam cię, Nikodema, co mi poleci, jeśli chodzi o horrory, seriale, filmy, bo no już ciężko mnie przestraszyć, no jestem starym wyjadaczem. A w Madison grałaś? Grałam. Grałeś Madison? Jest to mocny typ. Jeden chyba z lepszych, jakie grałam, faktycznie. Layers of Fear to jest jeden też z lepszych. Wiesz co, ja powiem tak, ogrywałem Layers of Fear, ale to tylko godzinę. To jest zawsze jednorazowa przygoda, jak widzowie namówią na streamie, żebym pograł w ten horror. Ale ja nie lubię, po prostu ja bardzo mocno wczuwam się, celowo wczuwam się bardzo mocno w tę grę i faktycznie autentycznie się boję, a wolę się uśmiechać na streamie, wolę się śmiać, aniżeli krzyczeć. Powiedz, Testri, jak twój tydzień? Mój tydzień, no zeszły był kiepski, ten jest już dużo lepszy, no ale przede wszystkim to jest, można powiedzieć, też trochę nadrabianie zaległości z okresu, w którym mnie nie było i to jest głównie to, ale również Beta Counter-Strike 2 i tutaj z ekipą sobie ćwiczymy, na ofie bardzo często gramy, no miejmy nadzieję, że w przyszłym roku czekamy ciągle. A u ciebie? A u mnie... Armagedon, tak, czyli no najpierw tak. Polska-Albania, tak, porażka i komentowanie tej porażki, potem zwolnienie Fernando Santosa, tak. Najpierw dywanik, zwolni Cezary Kulesza, czy nie zwolni, tutaj mam wrażenie, że taki mocny głos ze strony dziennikarzy i kibiców, Pańczarku, pan się nie boi, no to jest ten moment, kiedy trzeba, im szybciej się rozstaniemy, tym lepiej, ale tanio to rozstanie nie wyjdzie, ale i tak warto, prawda, no już jest zwolniony i teraz kto następcą? Bo praktycznie rzecz biorąc wybór jest między Michałem Probierzem a Markiem
papszunem. No i nie jest to wybór między dżumą a cholerą? Nie, nie, nie. Wręcz powiedział to Cezary Kulesza i trudno się z nim nie zgodzić. W ogóle chwalę za szybkość i za stanowczość prezesa PZPN-u. No bo wiecie, za 10 dni, nawet za 9 trzeba wysłać powołania. Musi przyjść trener, który ma rozeznanie. No, Fernando Santos przede wszystkim pokazał, że nie ogląda, nie wie kto jest w jakiej formie. Nie, wybory jego naprawdę są... Nie bronią się. Nie bronią się to dowołanie Grzegorza Krychowiaka, wystawienie w pierwszym składzie na Albanię po pierwszym meczu, w którym tak naprawdę tylko dostał żółtą kartkę, nic więcej. Kamil Grosicki na ratunek akurat teraz, kiedy jest bez formy i jego pogoń, a nie na wiosnę, kiedy był w formie w rundzie. Więc musi przyjść trener, który, że tak powiem, zna tych polskich piłkarzy, ogląda cały czas, a nie znów cudzoziemski trener, który się będzie uczył, który tradycyjnie, co wie cudzoziemski trener reprezentacji Polski? A, Robert Lewandowski, dwóch z Juventusu, z Napoli, jedziemy. No, dawaj! A to nie jedzie. To nie jest takie w ramach przeglądu prasy. Tak, to koniecznie musimy odnotować, że Polska w finale Mistrzostw Europy, jeśli chodzi o piłkę siatkową. Jutro 21 można... chyba już grają. Z Włochami. No więc właśnie chcę wam powiedzieć, że oglądałem ten mecz, bo nie zawsze zdążę, czy dam radę, czy nawet w trakcie meczu Polska-Albania. Wielu kibiców do mnie pisało: panie Michale, w ogóle nie oglądam już reprezentacji Polski. To jest największy zarzut do piłkarzy i Fernando Santosa, bo tutaj wina się układa pół na pół, a nawet jeszcze swoje też PZPN dołożył niespacyfikowaniem tych afer, że ludzie się odwracają do reprezentacji Polski. I tak, wielu pisało, oglądam mecz z Belgią w tym czasie, a nawet parę osób mówiło, że się umówiły na piłkę i grały po prostu same na Orliku wtedy, kiedy grała reprezentacja Polski. I wiecie, jak się ogląda siatkówkę, pokaż czołówkę przeglądu, to są sportowcy, to są mistrzowie, jest lider. Wczoraj, słuchajcie, Wilfredo Leon 25 punktów, może nawet więcej zdobył, ale w pewnym momencie wygrał jednego seta sam, tak? Można powiedzieć, podliczając. No, ogląda się na to i pierwszy raz od 2009 roku finał Mistrzostw Europy. I to jeszcze w Rzymie, stąd ten tytuł. Tak, zdobyć Rzym. No dokładnie, bo... ale właśnie wspominałeś, że kibice się odwracają i faktycznie, ja wyszłam sobie w komentarze, w sekcję komentarzy na kanale sportowym, no i słuchaj, no tam nie pozostawili, słuchaj, nitki na naszych... Absolutnie. No nie zostawiają. Nawet Kamil Glik i Kamil Grosicki, którzy byli na wspólnych wakacjach w Turcji, powiedzieli, że nie oglądali meczu z Mołdawią, bo byli w innej strefie czasowej. A tymczasem byli w Turcji. Tak, godzinka różnicy. Tak. No i zobaczcie, na przykład Super Express tutaj za sprawą Jana Tomaszewskiego wzywa... Lewy oddaj opaskę Szczęsnemu, że właśnie powinien sam zrezygnować i oddać opaskę, bo rzeczywiście nie wyszło mu ostatnio kilka spraw. Albo, a w kontekście prezesa, o czym będziemy jeszcze mówili, wyboru, śmiała, że tak powiem, teza Grzegorza Lato, czyli kula strzelców mundialu w 1974 roku i byłego prezesa PZPN. No bo oczywiście, że można być team probierz, team papszun, ale Grzegorz Lato wręcz twierdzi, że probierz będzie jak Kazimierz Górski. Ostatnio nasza cudowna... Na pewno chciałeś pokazać probierza? Co? Zerka na prognozę pogody. Już by chciał pogodę łobuz. Nie, oczywiście, że... Tak żartuję. Prognoza pogody. Co chciałem powiedzieć, Małgorzata Domagalik, też Jerzego Brzęczka w pewnym momencie, nasza cudowna współprowadząca wczoraj z Piotrem Gąsowskim, polecam serdecznie, niech gadają, no ale też w pewnym momencie jakby porównała, czy nazwała Jerzego Brzęczka nowym Kazimierzem Górskim, cokolwiek na wyrost. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście liczymy, że wreszcie nie trzeba będzie po meczu naszej kadry iść tego rozchodzić. Bo ja na przykład tak miałam, że musiałam iść to rozchodzić, rozbiegać, cokolwiek, bo byłam... Kalendarium. Kurzona, dobrze, kalendarium. Tak, kalendarium. Słuchajcie, w kalendarium dzisiaj... Ile świąt! Tak, no i przede wszystkim imieniny Nikodema dzisiaj. Ale to czekaj na chwilę, naszego? Bo najpierw zobacz, ile dni różnych, z których dzień majonezu kieleckiego. Ciekaw jestem, czy jest w ogóle dzień majonezu tego drugiego. Do dekoracji? Może jak jest dzień tego... Winiary versus kielecki. Tak, to winiary służy do dekoracji, bo to jest właśnie, dzień majonezu kieleckiego, ja team majonez kielecki na przykład, ale zobacz. To nie jest czas na ankietę na czacie, słuchajcie. Właśnie, zróbmy tę wojnę. Zróbmy to.
Tak, zróbmy. Czy jesteście team... właśnie myślałem, żeby zrobić papszun czy probierz, ale nie, zróbmy kielecki czy winiary, co tam u was. A może jeszcze trzeba dodać trzecią opcję, inny. Natomiast zobaczcie, Światowy Dzień Kierownika, czy też... I tutaj pod tym względem, jeśli chodzi to i o kierownika tego... Panie kierowniku, poratuje pan pięcioma złotymi. Przygotowałeś dla was parę memów z kierowniku. A tanie nic nie będzie. To jest właśnie pan kierownik. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to zdjęcie tego chyba radnego wówczas zrobiło karierę. Memy w stylu panie Areczku, niech pan pomyśli, tak. Gdyby każdy miał premię albo panie Areczku, premia jest uznaniowa, a w tym miesiącu uznałem, że... I nie wiem, w każdym razie ten, co jest ciekawe... No, to jest klasyczny mem, co prawda, no, z brzydkim sobie. Nie idę jutro do roboty, praca się na tego sobie. Uszanowanie kierowniku złoty, prawda? Ilu z was ma tak w swoich pracach, że narzekacie na kierownika? Chciałem tylko powiedzieć, że tamten, wiecie, że ten bohater tych memów, panie Areczku, gdzie zawsze to jest w stylu takiego bezdusznego kierownika, który zbywa wszelkie marzenia pracownika, tam o, idzie pan na urlop, ale tam proszę być pod telefonem i tak dalej, i tak dalej. Otóż bohater tych zdjęć, no nie był zachwycony, prawda? Że akurat on trafia. Dajcie jeszcze panie Areczku. Pana Areczko. Tak, on chyba nawet pozwy jakieś miały iść. Tak dlatego, że wiesz, cały gdzieś tam, jak jesteś w kurortach, to mnóstwo jest cały biznes na przykład magnesów albo jakichś tam znaczków właśnie z jego wizerunkiem. Były, tak. Więc nie wiem jak z procesem, ale wyobraźcie sobie, kandyduje do Sejmu na fali tej popularności. Zobaczymy, czy będziemy... I znajdą się tacy, którzy będą na niego głosowali. Zaufajcie mi, bo zobaczą pana Areczko. Oho, Pan Areczek głosuje. Dlaczego nie? Każdy z Podlasia, nie będziemy już tutaj reklamować żadnych partii, ale możemy mieć pana Areczka, no bo to pana kierownika możemy mieć w Sejmie, jeśli tak zdecydujecie. Ze świąt jeszcze zobaczcie, dzisiaj właśnie dwa takie, no... skrajne święta, bo Dzień Demokracji, ale i Dzień Olewania Systemu, czyli walki z Matrixem. I tak chciałem coś przeczytać o tym i tam tylko było, dzisiaj możesz nie pójść do pracy, to może być twój element świętowania. Olewania systemu. Olewania systemu. No, dobrze, że my nie świętujemy tego. Tak, my świętujemy Dzień Kropki, słuchajcie. Wiecie dlaczego? Bo to święto kreatywności, dzień, w którym skupiamy się na rozwoju swoich pasji i talentów. Na początku, jak zobaczyłam Dzień Kropki, mówię, oho, trzeba się ubrać w kropeczki albo coś w ten deseń, ale okazuje się, że nie, że to jest właśnie święto, w którym właśnie skupiamy się na swoich talentach i pasjach. Jakie są wasze talenty takie tajne? Tajne talenty? Tajne no, talenty. Jak są tajne, to nie mogę o nich ale mówić. Ale no właśnie ten kilka. Moment, kiedy z nim kropki i możesz powiedzieć. Może coś gotujesz dobrze na przykład? Tak się składa, że bardzo lubię muzykę i jakiś czas temu kupiłem pianino. 2 lata temu już. I tak jak przez te 2 lata treningów, no to tak spokojnie już z godzinę, 2 może potrenowałem i już prawie umiem jedną piosenkę. Ale przede wszystkim to jest moje tajne umiejętność. Twój nieukryty talent, czyli i pasja, czyli wróżenie skarb. No, tak. To pokazuje, że właśnie w każdym wieku można coś w sobie odkryć. To prawda. Nie określiłbym tego talentem, bardziej darem, który po prostu spłynął na mnie. Tak? Nagle otworzyłem oczy i zacząłem widzieć w wieku 30 lat. Fajnie. Tak. Ja myślę o swoich ukrytych talentach. Aha. I jakie to są? A dlaczego się cieszę? No, bo kilka też znam. Oho, jakie? No, są ukryte. Umiem na przykład... Świetne tosty robić. Tak, też. I potrafię, słuchajcie, na przykład tańczyć tańce ludowe z okolic wschodu. Uh-huh. I nie proszę tylko bardzo. Polskie tańce ludowe. A jeśli chodzi o tańce, to mam dzisiaj taki sprytny plan, bo będziemy gościć w dalszej sołtysa części programu sołtysa lubelszczyzny, żeby nas nauczył tańca wujasa, tak. Z wesela. Tak. Słuchaj, i wtedy będzie można pokonać wuja jego własną bronią. Wuj podchodzi do ciebie z tańcem, a ty do niego z kontratakiem. Kontratak tańca wuja. No i który wuj tutaj wygra? Czy wuj wyuczony, czy wuj z naturalnym talentem do tańca wuja. Ja powiem wam, miałam kilka takich sytuacji, ale to będziemy o tym pewnie jeszcze rozmawiać, kiedy będzie sołtys z wujami. Tak, miałeś takie? Miałam, tak, weselu. Ale tak. To, ale ja jestem mamy też groźniejsza dzień niż taki prostaty. Wuj.
Co to? Iwo, to jest ważne, przypomina, święto, że warto się badać. Dokładnie. A wiecie, gdzie w ogóle jest prostata u was? Bo podobno wiele mężczyzn nie ma pojęcia, jak słyszy słowo prostata, mówi: oho, jestem chory, mam prostatę. Ale każdy tak, z nas brzmi ma prostatę, jak, drodzy panowie. Prawda, mam zgagę, nie? Mam prostatę, a tymczasem bardzo ważny organ. I nie wiem, czy pamiętacie Fight Club. Tam bohater i książki, i filmu znajduje Reader Digest i czyta, i tam mówi o tym, że o, tutaj poszczególne organy człowieka jakby przedstawiają się i opowiadają o sobie w pierwszej osobie. I właśnie tam jest: jestem prostatą Jacka. I stąd mi się to skojarzyło, ale oczywiście trzeba badać, i tak, gdy się rozrasta prostata. To nie, że kupujemy magiczne tableteczki w aptece na prostatę i wszystko się ułoży. Trzeba się badać po prostu, panowie. Absolutnie. To jest w ogóle drugi chyba pod względem nowotworów, jeśli chodzi o mężczyzn, właśnie rak prostaty, dlatego warto. Więc trzeba się badać. Był kiedyś taki dowcip, że opowiadał właśnie ktoś, że miałbym badanie prostaty, i mówi: no w porządku, no nic się nie działo, lekarz mi, wiesz, tak był czuły, rękę mi położył tu, a nie, tu mi położył rękę, a nie, tu. Obie położył. Ale lećmy dalej, bo Krzysiu już dalej też naciska. Słuchajcie, imieniny. Może poszedł badać prostatę. Zaraz dzwonimy do Nikodema, to mu złożymy osobiście. Ciekawe jestem, czy dziś, imieninowe, prawda? Bo czasem niektórzy mają kilka razy. Tak, tak. Ile razy jest Nikodemów? Zobaczymy. Natomiast z ciekawych imion, zobaczcie. Ja też mam jedno. Poszedłem śladem Eutropii. Mhm. Czy ktoś, córeczkę, Eutropia, brzmi jak krople do oczu troszkę, prawda? Czy tak dał córeczce na imię? Jeśli, to chcę powiedzieć, że imię żeńskie pochodzenia greckiego rozpowszechnione w Rzymie cesarskim składa się członów eu, dobry, i tropos oznacza obyczaj, czyli dobrych obyczajów. Dobry obyczaj, tak. Niewiasta dobrych obyczajów. Eutropia. Jak zdrabniać, jeśli macie córeczkę eutropinkę? No to może być właśnie eutropinka, eutropunieńka, eutropuśka, eutropunia, eutropusieńka, tropka, tropunia, tropusia. Eutropinka. Eutropinka. Takie. No, taki łamaniec jest trochę językowy, ale mnie też zaintrygowało to imię Lolita, bo jednak ona się kojarzy jednoznacznie, no jednoznacznie z Nabokowem, prawda? Właściwie, no właśnie, Nabokow, słuchajcie, wspaniała powieść, bo choć oczywiście bardzo kontrowersyjna. Czy wiecie, że Lolita Nabokowa, która została napisana w 1953 roku, najpierw on długo nie mógł znaleźć wydawcy w Stanach, tam wszyscy mu odmawiali, czterech wydawców, no bo uznana została wtedy za pornograficzną, choć oczywiście jest napisana wspaniale, tam jest mnóstwo gier językowych, nawiązań do całej literatury wcześniejszej. Natomiast no, romans, i to jeszcze taki, powiedziałbym, pod tekstem kryminalnym, i powieść drogi, pokazująca portret wtedy Stanów Zjednoczonych, no ale jednak starszego mężczyzny z 13-latką, już wtedy została uznana za pedofilską, i w końcu on znalazł wydawców gdzieś we Francji, w końcu to zostawało powoli wydane, ale w Polsce tylko jakieś wydania migracyjne, fragmenty gdzieś w jakichś tam, a to w polskich dziennikach w Izraelu, czy w Londynie. I zobaczcie, powieść z 1953 roku, przetłumaczona dopiero i wydana po raz pierwszy w Polsce w 91 roku. Dopiero. No i dzisiaj myślę, że totalnie zostałby Nabokow skancelowany, gdyby dzisiaj napisał taką książkę. Tak. Jeśli chodzi o imiona, które mnie zaintrygowały również, to czekajcie, bo miałam tutaj legendę. O, a propos Waleriana, słuchajcie, Walerian, bo czytałam, jest taka złota legenda właśnie a propos tego imienia, że Walerian, wyobraźcie sobie, miał dostać za żonę, był w ogóle na początku poganinem, miał dostać za żonę Cecylię, która była taka bardzo cnotliwa, i powiedziała mu, że po ślubie nic, ponieważ jej strzeże anioł stróż, i dopiero kiedy on pójdzie i się oczyści i ochrzci. Po ślubie nic? Nie, ponieważ dopiero kiedy on się oczyści, ochrzci, to wtedy... A, to wtedy. Coś. No i on poszedł, ochrzcił się, oczyścił, wraca. Okazuje się, że tam już siedzi ona i ten anioł stróż, trzyma ten anioł stróż jakieś wieńce w ręku i mówi: no słuchajcie, niestety, ale... Czy niestety, musicie zachować czystość. Więc nie udało się. No,
To pewne, duże rozczarowanie. No, czy to na pewno, ale on zobaczył nie, tego. Czy to na pewno była nieustrój? Dlatego za męczennika Waleriana... Pytanie, czy to na pewno była nieustrój? Dlaczego? To jest, nie rozśmierzaj mnie, jest bez... dobrze, kalendarium. Lecimy kalendarium. Mam nadzieję, że nic tam nie pokręciłam tyle. Czytałam ją o pierwszej w nocy. Tak, zaczynamy od urodzin? Nie, zaczynamy od... Tak, od urodzin. Agata Christie, tak? Agata Christie. O, tak ja chociażby. Lubię ostatnio. Powiem wam, że dopiero w dorosłym życiu zaczęłam czytać kryminały. I Agata Christie również to... gdzieś jest na... Tak? Na moim, tak, na mojej liście, bo jeszcze nie przeszłam. Na razie gdzieś tam czytam takie najbardziej popularne. A wy lubicie kryminały? Tak, dobre kryminały, bardzo, bardzo. Ja jestem poleć wielkim fanem. No, Nesbo, znasz? Mm-hmm. Harry Hule. Ale tu polecam audiobooki. Zresztą był gościem poranka, przecież najlepszy czytający audiobooki, czyli Mariusz Bonaszewski. Mm-hmm. U Przemka Rudzkiego zazdroszczę Rudiemu tego bardzo. Nawet myśleliśmy, żeby może razem zrobić z nim Hate Park, bo jesteśmy fanami. Nie, słuchajcie, to jest inny rodzaj. To jak się słucha, to z nikim, z żadną nie miałem, z żadnym audiobookiem tak, że dojeżdżam na miejsce i nie wychodzę i łapię się, że 20 minut jeszcze siedzę w samochodzie i dosłuchuję do końca, mm-hmm. bo naprawdę jest to wybitne połączenie. Po pierwsze, bardzo fajne są te kryminały norweskie, Harry Hule, niezwykle barwna postać, a też w interpretacji Mariusza Bonasz, to po prostu jest Harry Hule, jak go słyszysz, jak ten. I bardzo tu polecam, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, żeby zacząć od słuchowiska. W tych wszystkich pewnie aplikacjach można znaleźć MP Gold, czy Audioteka i tak dalej, i tak dalej. Karaluchy, bo dzieje się akcja w Bangkoku, mhm. i po pierwsze oprócz Mariusza Bonaszewskiego, który jest narratorem, są też tam, nie wiem, i gra i chyba Borys Szyc, i Bogusław Linda, mnóstwo, wszyscy najbardziej znani. Czyli takie słuchowisko. Ale słuchowisko, gdzie ekipa pojechała do Bangkoku i nagrywała dźwięki miasta, więc to jest naprawdę, zanurzasz się w klimacie Bangkoku. Są tam też opisy różnych miejsc, gdzie ja, będąc w Bangkoku, specjalnie w te miejsca szedłem, żeby poczuć to, co główny bohater, czy też autor, bo Nesbo, wiadomo, że też tam był na miejscu i stąd tego spostrzeżenia. Tylko tak tytułem kryminałów, bo Agata Christie, absolutnie masz rację, no jest, bez niej nie byłoby tych wszystkich wybitnych kryminalistów. Ale tutaj, jeżeli kryminalistów, jeżeli chodzi o polskie akcenty i przywołać tutaj Jones, bo to przecież też Remigiusz Mróz, tak, skrywał się pod takim norwesko brzmiącym pseudonimem, żeby przez ponad rok, żeby gdzieś może tutaj faktycznie, no dużo osób mówiło, że się bardzo mocno inspirował, ale to też on jest bardzo płodnym kryminalistą, jeżeli można tak powiedzieć, chociaż też prawnikiem chyba, więc może po prostu sprostuję to i powiem, że pisze kryminały, ale też Max Czorny tutaj, jeżeli chodzi o takie kryminały. Tak, lubię. Ale idźmy dalej. Krzysiu Bonda. Mówi, idźmy dalej. Katarzyna Bonda, bo jeszcze też trzeba wymienić Polskę. Idźmy dalej, mówi Krzysiu. I zrobimy rankę. Abelard Giza, ale dalej nie mamy już czasu na urodziny? Urodziny musimy szybko przeżyć. Dobrze, to Abelard Giza. Stand-uper, chyba czwarty w Polsce, z tego, co udało mi się przeczytać. Jak to czwarty w Polsce? Jeśli chodzi o stand-uperów. Albo pod względem czego? Wzrostu. Tak. Popularności. Pod względem popularności. Tak. Ciekawe jestem, na którym miejscu jest nasz Czarek. Mm-hmm. Czy w pierwszej dziesiątce się łapie. Wiem, że dostał jakąś karę, czyli akurat chyba wtedy Telewizja Polska dostała karę z żartów Abelarda Gizy o papieżu. Ale to było dawno temu, no w tych czasach to myślę, że już... Nikt by się nie odważył. Nikt by się nie odważył, tak. A została to wpłacona ta kara o godzinie 21:37. Tak? O, dobra. Proszę. A powiedz mi, kto jest pierwszy? Lotek? Nie pamiętam, ale aż sprawdzę to szybko. Paczesz? Tak, poczekajcie. Paczesz?
Top 4. To ja w międzyczasie powiem, że tak. Dzisiaj zobaczcie, 40 obchodzi Kękę, polski raper. I tutaj serdecznie, serdeczne życzenia urodzinowe. Nawet sobie wyjąłem najbardziej chyba z popularnego utworu Kękę, czyli Ponad Stan. Fajny bardzo tekst. Każdy nawija o hajsie, zakupach i życiu w luksusie. W sumie to nawet spoko, że tyle dałeś za furę. Ziomek, to jest naturalne. Pcha gospodarkę, dla mnie jest fajne. Zarabiasz, potem wydajesz. Jest kapitalizm, jest kapitalnie. Z tym, że ja myślę o synach, lecę z tym odpowiedzialnie. Muszę mieć pewność, że jak mnie zabraknie, to chłopakom nic nie zabraknie. I tak dalej, i tak dalej. Fajne teksty. Kękę. Pierwszy raz spotkałem się z Kękę z utworem Ja się pytam, tak? Kiedy mówię o hajsie za koncert i spodobało mi się to. Zgłębiłem się, można powiedzieć. Poznałem tę osobę. On wcześniej był listonoszem jeszcze, zanim zaczął. I nawiązuje do tego właśnie nawet w tym utworze. Pracowałem na poczcie za normalna robota, za nienormalny hajs. Oczywiście w sensie... W porównaniu do tego, co teraz ma. Tak. Mieliście rację, Pacześ na pierwszym miejscu. Pacześ, a kto na drugim? Lotek na drugim? Lotek, na trzecim Socha i na czwartym Abelard. Okej, okay. Jeszcze 76 wierszy. A Czarka znajdziesz? Będzie, myślisz? Szukaj, a my w międzyczasie powiemy, że urodziny dzisiaj, aż 77 obchodzi Tommy Lee Jones. Każdy chciałby być jak Tommy Lee Jones. Znany głównie ze Ściganego. O, właśnie, zobaczcie, fotki. Tutaj ta słynna scena i przemowa w tym kanale ujściu do Harrisona Forda. I don't care. Tommy Lee Jones, czyli zobaczcie, Hollywood i widzowie pokochali aktora o takiej zmęczonej twarzy, właśnie rzadko kiedy uśmiechniętej. I taki też jest, wyobraźcie sobie, podczas wywiadów. Bardzo inteligentny, ale bardzo taki wymagający i nieco odpychający. Znalazłem, zobaczcie, listę, na którą powinien zerknąć każdy dziennikarz przed wywiadem z Tommy Lee Jonesem. Zakaz zadawania pytań o jego małżeństwa byłe. A chyba z 3 razy się hajtał. Mhm. Zakaz poruszania kwestii politycznych. Zakaz wypytywania o przyjaźnie, nieruchomości i hobby. Czyli nawet... hobby to już... Ostentacyjnie wyszedł z konferencji prasowej Facetów w Czerni, która największą popularność... Słuchajcie, popularność po 50. Był aktorem, grał i właśnie... Ścigani go, a miał już 50 lat, go dopiero wylansowali. No a już uczynili supergwiazdorem Faceci w Czerni, cała seria. W każdym razie wyszedł ostentacyjnie z konferencji Facetów w Czerni, gdy padło pytanie, czy wierzy w kosmitów. Dziennikarkę magazynu GQ doprowadził do płaczu, poprawiając gramatykę jej pytań, a później odpowiadając na nie gniewnymi pomrukami. Podczas wywiadu rozłupywał orzechy włoskie gołymi rękami. Gdy przekroczył 60, teraz ciekawe co powie, bo gdy przekroczył 60, zapytano o plany na przyszłość, odparł, że jeszcze nie wie, kim chce być, jak dorośnie. No Tommy Lee Jones. To ciekawe. No to jeszcze trzeba wspomnieć o książę Harrym. Książę Harrym, bo to jest bardzo kontrowersyjne. Książę Harry? Ten książę Harry? To jest ten książę Harry, tak. Bo ja tak popatrzyłem, książę Henry. Sussex. Tak, a ja... Nie, no bo popatrzyłem, książę... Henry, książę Sussex. Myślę sobie, są jakiś tam... Książę Harry. To jest książę Harry? To jest Prince Harry, tak. To on. Prince Harry. Tak, tak, no i powiedzieć o nim, że jest łobuzem i gagatkiem, to nic nie powiedzieć. Bardzo kontrowersyjna postać. Tabloidy się rozpisywały. On miał tyle tam różnych dziwnych sytuacji, dziwnych i nieprzyjemnych. No zaczęło się od tego, że gdzieś złapali go na imprezie, jak sobie palił zielone, popijał alkohol. Później oczywiście się z tego tłumaczył, był na jakimś tam odwyku, żeby popatrzeć, jak to wszystko wygląda na tych ludzi uzależnionych od heroiny, od narkotyków. No i później nic nie nauczył się na swoich błędach, bo na jakimś balu kostiumowym przebrał się w strój nazisty. O, masz. O, tak. A to pamiętam. Tak, pamiętam. Członek rodziny królewskiej. Tak, no nie wypada. No po prostu nie wypada nikomu, a co dopiero członkowi rodziny królewskiej. No i co? No mówił, że to jest najgorszy, że był to najgorszy błąd jego życia, ale wtedy jeszcze nie znał Meghan, więc może nie wiadomo, kto pod koniec życia powie, co było największym błędem. Złapali go również paparazzo, kiedy grał nago w bilard. Nic to niebezpieczne złego. Dla prostaty. Byle trafiać kijem we właściwe bile, nie? Tak, tak, tak. To nigdy nie grał na golasa w bilard, niech pierwszy rzuci kamień.
Nie grałem. Popatrzyłaś się na mnie tak, nie. Nie. Owszem, ale nago nie. Tak, więc miał trochę tych kontrowersji na koncie. No może gdzieś ten bunt właśnie przeciwko tej całej rodzinie królewskiej. No w ogóle cała ta rodzina królewska to są... Jest tyle tam z tych skandali obyczajowych, że po prostu... Nic, tylko się złapać za głowę, robić o tym filmy i seriale, co też ludzie, co też się reżyserzy dzieje. Czynią. Dokładnie. Kochani, cytat dnia: masz być jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Tak. I tym cytatem właściwie możemy się zwrócić do filmowym, do naszego gościa. Jest już z nami Nikodem. Nikodemie. Czy mamy składać ci życzenia imieninowe? Czy obchodzisz dzisiaj imieniny? Dzisiaj jest 15? Tak. Tak, to tak. Wszystkiego dobrego. Chyba jesteśmy pierwsi, co? Dziękuję bardzo. Tak, zdecydowanie jesteście pierwsi. Wstałem godzinę temu, no to jeszcze nikt się nie odezwał, więc bardzo dziękuję. Spokojnie, Nikodemie, miałem wczoraj, też nikt się nie odezwał. Do dzisiaj. Obchodzisz? Od kiedy obchodzisz imieniny? Było Testriego? A nie. Bo tak, Testriego, święty Testri. Nikodemie, witaj, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Cześć, dobrze cię widzieć. Nikodema też nie było tydzień temu. Tak, nie było. Tak. Był na zasłużonym urlopie. Ale gdybyś był, to akurat tydzień temu wchodził do kin, znaczy co ja gadam, na Canal Plus i w tym Canal Plus Online pojawił się trzeci sezon serialu Belfair, więc dziś nam szybko powiedz, czy to jest Belfair bliższy pierwszego fantastycznego sezonu, czy drugiego, który nie był aż taki dobry, na pewno łączy je postać głównego bohatera. To stwierdzenie, że drugi sezon Belfra nie był taki dobry, to jest taka dyplomacja z twojej strony trochę, Michał. Ale faktycznie na całe szczęście ten trzeci sezon zdecydowanie bliższy klimatem pierwszej serii. Więc wszystkim tym, którzy zdążyli się w Belfrze zakochać w pierwszym sezonie, później trochę w nim odkochać, to ja polecam, żeby jednak do tego serialu teraz wrócić. Dzisiaj mamy premierę drugiego odcinka, w sumie będzie ich 8. Niektórzy z naszej redakcji widzieli już całość i bardzo mocno polecają. I ja też po tym pierwszym, bo ja akurat oglądam tak jak powiedzmy zwykli widzowie, po tym pierwszym odcinku też jak najbardziej mogę ten powrót polecić. No, Maciej Sztur znów jest świetny w swojej roli, znacznie lepiej poznajemy jego bohatera i jego przeszłość. Znów mamy taką tę Polskę mało miasteczkową, a nie duży Wrocław. Ogólnie zdecydowanie te parę lat, które minęło od poprzedniej serii, twórcy wykorzystali bardzo dobrze, żeby wyciągnąć wnioski, co w tym serialu grało, co nie. No i cóż, ja mogę zachęcić. Przy okazji drobna reklama, mamy dużo fajnych materiałów związanych z Belfrem na serialowej. Rozmawiamy z ekipą i ze Szturem, i z reżyserem, i z nową tą obsadą nastoletnią. Dużo fajnych ciekawostek o tym, jak się ten sezon kręciło, opowiadają, więc zachęcam. Ten pierwszy sezon, pamiętam, że w pewnym momencie pół Polski się zastanawiało, kto zabił Asię Walewską, niczym, wy nie pamiętacie, ale jak był serial Miasteczko Twin Peaks, kto zabił Laurę Palmer, także to był rzeczywiście bardzo, bardzo dobry ten film. Czy Miał nas teraz obraził? Tak, nie, no, bo myśląc, że nie oglądaliśmy Miasteczka Twin Peaks. Ale nie wtedy w czasie rzeczywistym, okay. Kiedy pokazywali. Nie oglądaliśmy w czasie rzeczywistym, ale gdzieś w tym temacie, zresztą też Blake Crouch napisał Wayward Pines i chociażby wielu krytyków też oceniło, że to jest właśnie gdzieś, przypominajmy, Miasteczko Twin Peaks, ale my wracamy do seriali. Co tam jeszcze ciekawego? Nikodemie, troszeczkę może odejdę od tego, bo mam to pytanie, a zapomnę. Proszę. Horory. Czy są jakieś serialowe horory? Tak, to jest taka prywata Kinga z naszej strony, bo tak. Widziałam Zakonnicę 2 i jestem delikatnie, wiecie co, teraz, dyplomatycznie rzecz ujmując, rozczarowana. Ja nie chcę teraz tutaj was okłamać, ale na pewno warto obejrzeć Stamtąd na HBO Max. Skąd? Taki tytuł, Stamtąd. to dobrze, to super. I to jest serial, tak?
Tak, tak, tak. To już mamy dwa sezony na HBO Max, więc myślę, że tutaj fani horrorów powinni być usatysfakcjonowani. Oczywiście zaraz wychodzi kolejny horror, American Horror, kolejny sezon American Horror Story. Nie wiem, jak tutaj na tę serię spoglądacie, czy w ogóle mieliście okazję oglądać. Tutaj każdy sezon jest osobną historią. One czasem są lekko powiązane, ale ogólnie rzecz biorąc nie trzeba ich oglądać w kolejności, a twórca serialu Ryan Murphy zawsze tak z różnych tych, powiedzmy, horrorowych podgatunków tutaj bierze różne rzeczy. No i teraz wyszedł Odmieniec na Apple TV Plus, więc to kolejny serial horrorowy, który akurat myślę warto zobaczyć. Mateusz z naszej redakcji bardzo, bardzo polecał po tych trzech odcinkach, które miał okazję ale widzieć. Odmieniec, więc taki bardziej dzieje, wiedźminowy tak... Odmieniec, czy Odmieniec zwykły człowiek, który jest dziwny i po prostu psycho? Tak, raczej idziemy w tym drugim kierunku. Nie mamy tutaj do czynienia z klimatami fantasy. No i ogólnie rzecz biorąc, faktycznie tych seriali horrorów jakoś super wiele nie ma, ale też jak ktoś jest fanem, to coś raz na jakiś czas dla siebie znajdzie. No ja myślę, że to stamtąd, to jeśli tego nie widzieliście, to taka pozycja na teraz chyba najlepsza do obejrzenia. No to ja notuję i będę oglądała na 100%. Chcę wam powiedzieć tylko, to nie serial, ale w kinie byłem jakoś tam, oprócz tego, że w minionym tygodniu obejrzałem horror pod nazwą Polska Albania. Jeszcze chyba w sobotę wcześniej... Nareszcie coś było w stanie nas przestraszyć, słuchaj. Na Mów do mnie, bo usłyszałem, że bardzo taki świeży horror i nie zawiodłem się, polecam. Tak? Ale w stylu gore, także krew się leje? Nie, właśnie nie taki, że taki jump scare, tylko młodzi ludzie grają w taką grę, mają zabalsamowaną dłoń. Widziałem trailer. I łapiesz tą dłoń i mówisz: mów do mnie, masz kontakt z osobą z zaświatów, ale tylko przez 90 sekund. Okej. No i jedna, spoilerując, coś idzie nie tak i zaczyna się rzeczywiście, ale jest to fajne, bo jest to, wiesz, jest to alegorią. Nie chcę za dużo spoilerować i w dodatku chodzi o film, ale powiem, że jeden z lepszych horrorów ostatnich lat. Muszę iść. Ja też. Tam jest taka rączka fajna. No, tak, widziałam. Jak byłam na zakonnicy, to widziałam tą reklamę tej rączki. Tak. Aha. Tak, to idziemy. Tak. Mówi więc jak pójdziecie, to dajcie znać, powiecie mi, czy was wpuściłem w kanał, czy dobre polecanko, bo naprawdę nie chcę za dużo mówić, czego ukrytą alegorią jest cała ta historia. O proszę. A my Nikodemie, o czym powiedz, o czym teraz, czy... Ja o Griseldzie bym chciał. O Griseldzie, no właśnie. Czy kobieca wersja Narcos się szykuje? No trochę na to wygląda, że tak twórcy Narcos znów zawierają nas w ten narkotykowy świat latynoski. Tym razem serial Griselda, który na Netflixie pojawi się w styczniu 2024, no czyli jeszcze parę miesięcy musimy niestety poczekać. 6 odcinków z Sofią Vergarą w roli głównej, dla której jest to pierwsza taka piękna, duża rola po Modern Family, które się skończyło już chwilkę temu. No zobaczymy, jak ta jej tytułowa bohaterka tutaj wspinała się w tym świecie narkobiznesu i jak sami twórcy zapewniają, nie będzie to powtórka z Narcos. Nie chodzi tutaj o to, żeby robić Narcos w wydaniu kobiecym, tylko też przy okazji właśnie pokazać, jak ta tytułowa bohaterka, która w swojego fachu uczyła się tak jak Pablo Escobar, można powiedzieć, w Medellin, która karierę później robiła w latach 70. i 80. w Miami. No i jak oczywiście jako kobieta w tym przepełnionym facetami maczystowskim świecie musiała sobie dawać radę i co musiała robić, żeby na ten szczyt narkobiznesu wejść. Więc myślę, że historia zapowiada się bardzo dobrze. Narcos, moim zdaniem, tak ogólnie rzecz biorąc, to jest jedna z bardziej udanych produkcji Netflixa, więc wierzę, że tym razem twórcy również dostarczą. Może Sofia też to... Vergara.
tak. Myślę, że to będzie ciekawe zobaczyć jej nawet w takiej roli dramatycznej. Przez 11 lat ponad grała w tym Modern Family taką no, bardzo komediową, przerysowaną latynoskę, więc bardzo jestem ciekaw jej takiej dramatycznej wersji. Na pewno zobaczymy, Ja lubię Sofię Wegarę. Lubię Sofię, chyba kiedyś pierwszy raz się z nią spotkałem, albo jeden z pierwszych, gdzieś tam była taka parodia jakiegoś filmu, Soul Plane się chyba nazywał ten film. Nie wiem, czy tam czasami Snoop Dogg też się nie pojawił w tym filmie i wtedy właśnie mówię, kurczę, fajna aktorka. Tak. Bardzo ci dziękujemy. Nikodemie, świętuj dzisiaj. Tak, wszystkiego najlepszego. I na przyszły raz, jak się spotkamy, może pogadamy, chociaż króciutko wspomnimy o serialu, który na mnie zrobił bardzo pozytywne wrażenie, choć obejrzałem dopiero 2 odcinki, a tyle się dzieje w piłce i w siatkówce, że nie było kiedy, ale serial dokumentalny o tym, jak dożyć 100 lat. Na Netflixie. Wielki hit Netflixa obecnie, więc faktycznie może warto mu chwilkę poświęcić. Opowiemy o tym. Także poprosimy cię o recenzję. Zobaczyłem tylko 2 odcinki, więc zobaczymy, jak dalej. Dzięki jeszcze wielkie. Dziękujemy. Co było w pierwszym? No słuchaj, wyobraź sobie, że to jest... Narratorem jest taki gość z National Geographic, który objechał cały świat. Mm-hmm. I w pewnym momencie jego misją stało się sprawdzić, jak, dlaczego są takie regiony na świecie, mm-hmm. gdzie jest bardzo, bardzo dużo, nie tylko, że stulatków, ale jakoś tak na przykład zaczyna się w ogóle, pierwszy odcinek jest o wyspie Okinawa, gdzie jest bardzo dużo stulatków, ale nie tylko, że oni dożywają 120, jest tam 106-latka, ale nie, że tam normalnie żyją, słuchaj, w pełni władz umysłowych. Na przykład tam jest jakaś najmniejszy procent osób chorych na demencję, na inne choroby, na cukrzycę, zdrowi, pracujący w ogródku bardzo dużo, grający tam na instrumentach, mający jakieś tam swoje takie pasje, grający w gry, aktywnych bardzo. I to zgłębia, szuka różnych punktów wspólnych. No na pewno jedną z nich, bo na razie obejrzałem odcinek o Okinawie i o Sardynii, dużo punktów wspólnych. Jedna wioska w Sardynii, gdzie po prostu jest jakaś wyjątkowo długa średnia wieku, a zaczyna się od tego, że w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od lat, nie wiem, 40. spadła średnia wieku. Mm. I dlaczego? No i wiesz, jest to bardzo ciekawe, przede wszystkim przepięknie pokazane, opowiedziane. No ogląda się, wiesz, jak na dokument, no taki, powiedziałbym, typowy dokument Netflixa, czyli bardzo, bardzo fajnie. Ja się boję. I jeszcze raz taka nazwa? Ja się boję oglądać. Jak dożyć 100 lat? Takich rzeczy, bo pewnie my robimy wszystko odwrotnie. Ale pewne rzeczy. Musimy patrzeć na grę reprezentacji Polski, co zjada nam sporo nerwów. Grać w gry komputerowe też zjada nam sporo nerwów. Tak. Także pewnie wszystko. Wszystko zna nam zjada. A jakaś taki jedną radę, co zostało po tym pierwszym odcinku? Tych rad jest sporo. Wiesz, ruch. Na przykład doszli do wniosku, że oni tam, w ogóle dotyczy to Azji, nie mają mebli. Właśnie miałem powiedzieć, że w Super Expressie Julia Wieniawa szokuje. Kupiła meble za 1 000 000. No i rzeczywiście szok. A tam właśnie nie mają mebli, więc ci staruszkowie mniej więcej 30 razy, wiesz, siedzą na ziemi, wstają, siadają, uruchamiane są wszystkie mięśnie i dzięki temu są tak sprawni, między innymi przez to, że cały czas są w ruchu. No i oczywiście bardzo dużo tam jest poświęcone diecie, wyjątkowej diecie, na przykład są niebieskie ziemniaki, które je się w 80% więcej niż na przykład wreszcie Japonii, a one mają tam jakieś antyoksydanty i tak dalej. Szkoda, że jem ziemniaki nie w takiej formie, w jakiej się powinno. Właśnie, tak jest. A propos jedzonka, moi drodzy, czas na nowy element w naszym poranku, czyli przepisy na pyszne śniadanie od naszego nowego partnera, czyli firmy
Body shift, bo w ogóle przypadkowo zupełnie się składa, że ja już od chyba od roku rzeczywiście korzystam z Body Chiefa, z cateringu dietetycznego, dlatego że po prostu nie miałbym czasu sam sobie przygotować. Kiedy nie korzystałem z cateringu dietetycznego, to po prostu nie jadłem śniadania i tak gdzieś w okolicach 14 dopiero coś jadłem, więc napychałem się, bo już byłem głodny jak nie wiem. No właśnie przyniosłem dzisiaj swoje śniadanie, którego jeszcze nie zjadłem, możemy je wyjąć. Ja myślałam, że masz obiad i ziemniaczki, to nie, no to do lodówki włożyłem, a wziąłem ze sobą rzeczywiście, żeby pokazać śniadanie. Mam dietę less carb, czyli 2000 kalorii, no bo tak... Teraz jakieś chyba ten okno żywieniowe w ogóle stosuje. I dlatego właśnie nie otworzyłem jeszcze okno, dlatego, że chcę je otwierać później troszeczkę. Później, bo jak zjem o 7, to za 8 godzin, wiesz, no dzisiaj wieczorem o 20:30 dobrze by było coś podczas... Ale jak nie można drzwiami, to trzeba oknem, tak? Słuchaj, 8 godzin tylko dziennie, przez 8 godzin jem, no ale wiesz, nie, jak zjem o 10, to 18 już muszę zamknąć okno, tak, więc chociaż tu mnie kusi, żeby zobaczyć, pełnoziarnisty naleśnik z proteinowym serkiem mascarpone i nektarynką wstrząchnąć, ale opóźniam to, gdyż po pierwsze mamy program, a po drugie chcę zjeść kolację, no jak najpóźniej, najlepiej podczas meczu sobie coś tam... Tak, najlepiej się, prawda? Ja mam to samo. Przegryź. Ja mam to samo. Ja dalej nie mogę się uwolnić od swojego uzależnienia słonecznik turecki. Nie zaczynajcie, nie idźcie tą drogą. Powiedz tylko, czy jesteście team duże śniadanie, czy raczej kawka croissant, czy raczej... porządny, najważniejszy posiłek dnia. To zależy. O której wstanę, to zależy, o której zjem. No dzisiaj na przykład stałem bardzo wcześnie, ale jest 8:17 i podobnie jak ty, Michał, jeszcze tego okna nie rozpocząłem, chociaż ja nie stosuję tego typu diety, ale jeszcze tego okna nie rozpocząłem i różnie bywa. Czasami na śniadanie mam obiad solidny o 15, a czasami faktycznie, no, tak jak na przykład wczoraj, naleśniczki z Nutellą i z bananem sobie takie zjadłem pyszne. O, tak się uśmiechasz, że chyba nie zrobiłeś ich sam. Nie zrobiłem ich sam. Nie zrobiłem ich sam, absolutnie. Jak ja cię znam. Proteinowa owsianka z daktylami, moi drodzy, bananem i malinami. To propozycja od Body Chiefa. Płatki owsiane, górskie, banan 100 gramów. I to jest moje ulubione zresztą śniadanko, bo właśnie owsianki tam są... jaglanki z owocami chia i to jest najfajniejsze, no bo tak szybko są owoce, fajnie się wchłania, bo też są typy śniadań, że jest pieczywko i taka pasta jakaś tam. No to ja jestem team o wytrawne śniadania. W ogóle wyniosłam to z domu, że nie wychodzimy z domu bez śniadania. Pierwsze, co robię, to na autopilocie idę do kawiarki, piję minimum 2 kawki, jedną jak szykuję śniadanie, a drugą podczas śniadania, więc no trochę tej kawy podczas dnia wypijam, skoro już tej godzinie jestem po 2, no to wyobraźcie sobie, co będzie dalej. Ale fakt, że jestem team śniadanie wytrawne. Nie przepadam za śniadaniami na słodko i lubię zjeść duże, porządne śniadanko i bez śniadania nie wychodzę z domu. To tak śniadanko można przygotować bardzo, bardzo szybko, a jeżeli chodzi o makroskładniki, białko 42 i 14, węglowodany 103 gramy, tłuszcze 10,62. Ja mam tutaj jeszcze, zrobiłem sobie screenshota z naszej transmisji, sposób przygotowania. Daktyle namoczyć przez około 10 minut w gorącej wodzie. Dobrze, nie w tym 10 czasie godzin, bo mleko... Przepraszam, takie przepisy, że na może daktyle 10 godzin i tak sobie myślę, ups, to już za późno na takie dywagacje. Co tam jeszcze trzeba zrobić? W tym czasie mleko zagotować z płatkami owsianymi, po chwili dodać wyciągnięte z wody pokrojone daktyle, owsiankę zostawić na 10 minut do wystygnięcia, wymieszać ją z białkiem serwatkowym, dodać na wierzch pokrojonego banana oraz maliny. Brzmi bardzo, bardzo pysznie. Ciekawe, co widzowie jedli na śniadanko. Właśnie, mamy co wy jedliście na śniadanie? Dajcie nam Już sprawdzamy, ale też dla widzów, gdybyście chcieli też wejść w catering Body Chief, to mamy dla was zniżkę u naszego partnera KS12. Z takim kodem dostaniecie 12% rabat w Body Chief. Skorzystam z niego. No ja mówię wam, polecam diety sobie pudełkowe. Bo... Ja mówiąc szczerze, też na przykład mojej mamie zamówiłem, żeby się... mama dostała takie zalecenie od lekarzy, że musi się podtuczyć. I wtedy można rozszerzyć tą ilość kalorii, dowolnie sobie tam dobierać, czy
1800, czy na przykład 2,5, czy do 3. I jest to fajne. Dotąd na przykład przynosili ten catering w nocy, a teraz tak między 6 a 7, więc przy okazji jest też pobudka domofonowa. To znaczy tylko tam takie pyknięcie, nie, że dzwonią i mówią, mamy dla pana catering, po prostu stawiają na wycieraczce, ale przy okazji budzi mnie ten dźwięk. Także muszę powiedzieć, że bardzo sobie chwalę. Super, nie zdarzyło ci się, że ktoś tam próbował podwędzić? Wyobraź sobie, że nie. Mam zacnych bardzo sąsiadów. Mieszkam w bloku i wręcz przeciwnie. Czasami, wiesz, zdarzało się, że dłużej spałem, to tak w okolicach, no, wczesno-popołudniowych cały czas stało, tak? Albo na przykład nie nocowałem u siebie, tylko gdzieś byłem i dojeżdżałem z innego miasta i wiesz, zawsze, jeszcze nigdy nic. Ale pamiętam czasy w PRL-u, wy też nie pamiętacie, ale może niektórzy z naszych widzów pamiętają, gdy mleko dostarczano w butelkach pod drzwi i w pewnym momencie ktoś nas regularnie tego mleka pozbawiał. I to nie były czasy, że można było kamerkę internetową zamontować. No i tam rodzice specjalnie się wcześniej zbudzili parę razy, żeśmy dorwali dzieci sąsiadów, które nam podkradały mleko. Tak niefajnie się zrobiło na klatce. Ale to w ogóle dawne dzieje, a my rozmawiamy o tym, co dzisiaj jest z nami, że Lisław Grzyżyński, Żelek Grzyżyński, komentator Kanal Plus, z którym, Żelku, witaj. Może zanim dzień zaczniemy, zanim o wielkich derbach Śląska, o tym, co dzisiaj wieczorem. Słyszałeś, że jak zostawiał na klatce schodowej mleko, a czasem się go nie znalazło, więc trzeba było szybko wychodzić, żeby właśnie ktoś wcześniej twojej cennej butelki jakże nie wziął, więc ja niestety należę, niestety, bo taki rocznik, do tego pokolenia, co pamięta te czasy. I przedstawiając wam Żelka, którego, jak rozumiem, nasi widzowie na pewno znają, ale przy okazji w porannym naszym programie warto wspomnieć, że Żelek jest przedostatnią osobą w spisie ludności w Polsce, że Lisław Grzyżyński, ale przedostatnią tylko dlatego, był ostatni, ale postanowił taki prezent, tak, to był swego rodzaju prezent na urodziny twojego synka, Żywka, i teraz twój syn jest ostatni. Wiem, że Żywek jeszcze jest małym chłopcem, ale czy będzie to tradycją, powiedz, w waszej rodzinie, że każdy kolejny członek rodziny będzie dostawał to ostatnie miejsce w spisie ludności? No, patrząc na to, jak mu się to i nie podoba, to myślę, że są na to duże szanse, bo jest zachwycony tym imieniem. Zresztą tam nawet kilka ksywek bardzo lubi ze szkoły. Żywiciel, niektórzy na niego mówią, niektórzy Żywiec, on sam tak mówi, ale imię mu się niezwykle podoba. No, jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat. Będzie miał pewien problem, bo tych imion coraz mniej jest, jak tak patrzyłem, jak je wybrać. Dlatego na przykład chciałem Żywisława mu zostawić, żeby miał na przyszłość. Myślałem o Żytomirze, ale no, Żytomir, jakby to powiedzieć, bardzo źle by się zdrabniało. Groziłoby takimi nieprzyjemnymi ksywkami, więc odpuściłem. Wszystko przed nim, niech robi co chce, żyje jak chce. Żelku, powiedz, zanim o tym, co dzisiaj w Ekstraklasie, to mam do ciebie pytanie do człowieka, który nie tylko ogląda Ekstraklasę, ale oglądał Ekstraklasę w wykonaniu Marka Papszuna i Michała Probierza. Gdyby dzisiaj zadzwonił do ciebie Cezary Kulesza i powiedział, Żelek, pomóż, no nie wiem, po prostu jednego z nich muszę wybrać, za tym są argumenty, dorać, to co byś doradził Cezaremu Kuleszy? Wiesz, Michale, my się znamy tyle lat, że no, znasz też mnie dobrze, znasz moje poglądy na temat selekcjonerów. Uważałem, że każdemu należy dać szansę, ale gdyby Cezary Kulesza zadzwonił do mnie, decydując się na Santosza, to naprawdę zrobiłbym wszystko, żeby go od tego pomysłu odwieźć. No ja no nie wiem, jak można było podjąć po prostu tak złą decyzję, i tutaj od początku publicznie też to mówiłem. Natomiast teraz mam pełne przekonanie, że Marek Papszun to jest jedyny kandydat, który może to
ogarnąć, no bo że teraz w tej sytuacji musi to być kandydat z Polski, który zna doskonale polskich piłkarzy, obserwuje to i śledzi, a nie tak jak Santosz przyjeżdża i no nie bardzo wie, jakich ma ludzi, jakim potencjałem dysponuje, co z nimi można zrobić, jakimi są przyzwyczajeni systemów. No nie, to nie jest ten moment, więc teraz to musi być Polak, choć ja też jestem zawsze daleki od takiego rozgraniczania, czy Polak, czy zagraniczny, po prostu dobry. Uważam, że teraz jedynym dobrym kandydatem jest Polak. Jedynym kandydatem tak naprawdę, którego ja bym brał pod uwagę, jest Marek Papszy, no bo Maciej Skorża, wiadomo, też by im pasował, ale on nie zrezygnuje z tej ścieżki kariery, którą mu może zapewnić nawet do topowych 5 lig europejskich, Liga Japońska i tej przygody, którą tam ma, grania na naprawdę wysokim poziomie w kraju, który piłką też żyje. Więc pozostaje Marek Papszun, który jest idealnie, bo bez pracy, nie trzeba go zabierać żadnemu klubowi. Trochę odpoczął po robocie klubowej, świetnie zna polską piłkę. Jest człowiekiem ciężkiej pracy. Kolejnym, który mógłby zaprzeczyć temu, że jak ktoś mówi WF-ista, no to jest obelga dla trenera. No nie, on był trenerem WF-u, dzięki Michałowi Świerczewskiemu wypłynął na szerokie wody. Myślę, że on swoją szansę wykorzysta, a przynajmniej zrobi, co będzie w jego mocy, żeby polskiej piłce było lepiej i długofalowo się w tym sprawdzi. Natomiast mówiliśmy też o zmianie stylu gry. Ja mam wrażenie, że Michał Probierz by przyszedł bardzo zadaniowo też, żeby wywalczyć awans, ustawić zespół dość jednak defensywnie przy tych ograniczeniach, a Marek Papszun mógłby próbować czegoś innego, czegoś nowego. No, nie wykluczam, że jeśli Michał Probierz osiągnie sukces z reprezentacją U21 i będzie zadowolony z tej pracy, nie w systemie cotygodniowym, a przypominam, że Marek Papszun mówił, że jest zmęczony troszeczkę psychicznie, fizycznie. Praca z kadrą to jest co innego. Może być idealna też w jego sytuacji. No to mówię, wszystko mi się skłania ku Markowi Papszunowi. Mam nadzieję, że tutaj Cezary Kulesza nie będzie chciał na siłę wszystkich zaskoczyć, na siłę pokazać, że ma inny plan i że nic nie wycieknie do mediów, tylko no jeśli ma naprawdę taki wybór, który nasuwa się sam, nasuwa się każdemu i nie ma naprawdę wad, no bo można powiedzieć, że nie ma doświadczenia międzynarodowego Marek Papszun, ale któż ma na tym szczeblu, no to trzeba brać Marka Papszuna i po prostu mu zaufać i modne w Ameryce trust the process potem. Naprawdę zaufać procesowi. Tutaj ja bym dał długoletni kontrakt, bo on akurat pokazał, że potrafi być lojalny, przywiązany do swojej pracy, któremu zależy, jest człowiekiem, któremu zależy, żeby długo pracować i nawet jeśli by się nie udało awansować do tych mistrzostw Europy, no bo przecież może się zdarzyć, opukać, że trafimy na Włochów w barażach, no to dać pracować mu dalej i czekać, jak przebuduje ten kadr. Podobną wizję również i ja miałem w swoim wróżbickim śnie podczas tego, kiedy Michał ostatnio w Hej Parku mnie zapytał, to właśnie wskazałem na Marka Papszuna i wydaje mi się, że faktycznie gdzieś tutaj moja wizja i twoje argumenty no przeważają, że to będzie właśnie ten wybór, chociaż no zobaczymy. Dajmy jeszcze działaczom podziałać, dajmy prezesowi zrobić to, co prezesowskie i spokojnie pomyśleć, posprawdzać tych kandydatów, podzwonić, bo też taka presja z naszej strony, nie można powiedzieć, medialna. No, z drugiej strony sprzyja Papszunowi, bo powie, słuchajcie, chcą mnie, wywróżone. Chcą mnie, więc troszeczkę wywróżone. Może większy kontrakt, ale my chcieliśmy porozmawiać o Derbach. Górnik, ja wiecie, o czym Zabrze, chciałam też kiedyś jeszcze zanim zaczniemy o tych Derbach, porozmawiać o tym, kto z kim teraz trzyma, bo za moich czasów to były te wszystkie przyśpiewki, ja pamiętam Trzej Królowie Wielkich Miast, Śląsk, Wisełka, Lechia, Gdańsk i tak dalej. Trzeba zrobić takie drzewo genealogiczne, który zespół teraz z którym trzyma, bo to jest teraz trochę zagadka dla mnie. Kto z kim trzyma, no na pewno nie bohaterowie dzisiejszych Derbów. Tak, takie kosy i zgody, tak. Kosy i zgody, tak. Nie o to Żelka chcemy tak, zapytać. To sobie omówimy następnym razem, a dziś o tych właśnie Derbach o godzinie 20:30. Górnik Zabrze versus Ruch Chorzów. No i chcemy zapytać o zdanie. Kto, kiedy, jak i dlaczego? Jak to się wszystko dzisiaj skończy i potoczy? No wiecie co, ja czekam na to wydarzenie naprawdę niecierpliwie. Zwłaszcza, że nawet dzisiaj w nocy ktoś rzucił na mojego Twittera jeden z kibiców. Wrzucił zdjęcie takiego opatulonego w kurtkę, zimno, ciemno przy ulicy Cichej w Chorzowie i mówi, o, pan Żelek już dawno jeździł na derby, na wielkie derby Śląska i żył tymi meczami. Ja pamiętam, jakim wydarzeniem kiedyś w Kanal Plus Sport były wielkie derby Śląska zorganizowane na stadionie śląskim, gdy ta atmosfera też była tam fenomenalna. No tym meczem po prostu żyła Polska. I dzisiaj mam wrażenie, że choć te derby też trzeba troszkę odkurzyć, bo przecież 7 lat, 6 miesięcy i 20 kilka dni, jeśli dobrze pamiętam,
Ekstraklasa na te derby czekała, no to kibice czekają, chcą to zobaczyć, chcą poczuć atmosferę. Ja miałem przyjemność też kanał Pro Sport prowadzić wstęp do meczu i być na meczu w tym sezonie na derbach Łodzi, na które też Ekstraklasa długo czekała. To była niesamowita atmosfera. To napięcie, które się tam czuje na trybunach, na których nie ma pustego miejsca. No ten klimat, te przeraźliwe gwizdy, gdy wychodzą goście. Aplauz dla gospodarzy. To, że tym meczem można sobie respekt w mieście, a tutaj na całym Śląsku, wywalczyć na długi, długi czas, to jest coś absolutnie niebywałego. I piłkarze, nawet zagraniczni, doskonale to czują, bo słowo derby zna każdy, a do nich też wyjdzie do sklepu i od razu mówią derby i patrzą do koszyka, czy czasem wszystko tam jest zdrowe, nie ma nic procentowego. Jak wygrają, to sami tam rzucą coś procentowego piłkarzowi, ale przed meczem tydzień, dwa tygodnie, trzy, nie, tylko derby i ty masz wiedzieć, jak to dla nas ważny mecz. No dla nas w kanale też to jest ważny mecz, super piątek przed, także klimat wprowadzi nas Cezary Olbrych tego meczu, a dodatkowo w naszej aplikacji online, i to będzie rzecz naprawdę niebywała, ja czekam niecierpliwie, jak to będzie wyglądało, nasz kolega ze Śląska, Remek Kula, będzie mógł użyć swojej śląskiej gwary, no i ten gryfny szpil tutaj nam przygotować i skomentować wraz z Bogdanem Kalusem. A dodatkowo jeszcze, słuchajcie, 22 tysięcy widzów będzie w Zabrzu na stadionie, a na stadionie w Chorzowie kilka tysięcy widzów będzie oglądać to na Telebimie, i to nie w Gliwicach, tam gdzie Ruch rozgrywa mecze, tylko przy cichej, w domu Ruchu. No więc to jest gigantyczne wydarzenie. Cały Śląsk tym żyje, żyjemy też w Kanał Plus. A jeszcze mówię, dwóch śląskich trenerów. Jarosław Skrobacz, który długo na to czekał, marzył, a może nawet kiedyś nawet nie marzył, że w takim meczu będzie mógł poprowadzić zespół, kontra Jan Urban, którego no niektórzy też wymieniają jako potencjalnego kandydata do prowadzenia reprezentacji. No oni obaj czują te 60, ponad 5 lat tradycji. No mecz między drużynami, które wygrały po 14 mistrzowskich tytułów. Wy tego nie możecie pamiętać, ale jak tak czytałem, też przypominałem sobie, czy dobrze pamiętam, z czasów bardzo dziecinnych. Mistrzowskie tytuły Górnika 87-88, Ruch, który spadł wtedy z ligi, Ruch wraca. I tak jak dał się wyprzedzić tej klasyfikacji klubów z największą liczbą tytułów mistrzowskich, to zaraz po powrocie jako Beniaminek detronizuje Górnika. No to są piękne historie, które się piszą właściwie w każdym meczu. No i liczę, że ten dzisiejszy się napisze i w Kanal Plus Sport, i w Kanal Plus Online, gdzie ta śląska gwara i ten szpil będzie skomentowany naprawdę gryfnie. No, 20:30 mecz, od której oglądać już Kanał Plus. Będzie pewnie studio jeszcze przedmeczowe, będą opinie, analizy. Od której oglądać? Analizy, tak, to oczywiście, nie? Musi się pojawić. 19:30 na naszym YouTubie już. Potem od 20:30 Cezary Olbrych i Super Piątek na antenie Kanał Plus Sport. Potem też analizy, rozmowy z trenerami w studio po spotkaniu, więc do 23 z minutami spokojnie można sobie czas planować. Będzie to dobrze spędzony czas, bo to jest, mówię, atmosfera derbów jest taka, że nawet jak się przed telewizorem siedzi, no to czuć ten chłód. Czuć, tak, czuć. Będzie gorąco. Ostatnio wygrał Górnik, ogień. Kto wygra dzisiaj? Kto wygra dzisiaj? Przecież ty jakim wiesz, wynikiem? Bo pomyślałem sobie, że jeśli chodzi o kibiców Ruchu Chorzów Beniaminka, to jakby im ktoś przed sezonem powiedział, że do derbów będą przystępować przed Pogonią Szczecin i przed Górnikiem Zabrze, braliby w ciemno. No ale de facto obie drużyny mają tyle samo punktów i podobne problemy. No ja myślę, że derby rządzą się własnymi prawami. Natomiast tutaj remis. No mnie się przyśnił remis. Ja nie mam takich zdolności tutaj. Ale sen zaraz wyruszy. Sen też jest istotny. Sen też jest istotny. A to był sen z wczoraj na dziś? Nie, dzisiaj nie spałem, bo komentowałem o 7 rano, skończyłem komentować bardzo dobry mecz tenisowy. Kanał Plus Sport też polecam, w online można powtórkę obejrzeć, bo bardzo dobry. Mario Jasakari, Emma Navarro. Także dzisiaj nie spałem, to był jeszcze wczorajszy sen. 2-2 mi się śniło. Liczę, że taki będzie wynik. No bo jednak tu jest Podolski, który jest urodzony w Gliwicach. Kibic Górnika od zawsze, piłkarz Górnika, mieszkający w Katowicach. Kto lepiej niż on czuje atmosferę derbów Śląska? No a tych synków paru w Chorzowie jest też, którzy czują tę atmosferę niesamowicie. I liczę, że ta atmosfera na stadionie Górnika Wroga też tych synków z Chorzowa poniesie.
Będziemy obserwować to widowisko 2-2. Tutaj taki typ. Ja myślę, że to proroczy mógł być sen, bo faktycznie dzisiaj jeszcze 15 września wchodzimy w nowy astrologiczny rok numerologiczny, więc wydaje mi się, że tutaj faktycznie te dwójki tam są. Tym bardziej, że rok temu ostatnio 1 września te dwie ekipy razem ze sobą grały właśnie w 2022 roku, więc te dwójki faktycznie gdzieś tutaj są wokół nas. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy. To zaproszenie. Oczywiście je przyjmujemy do kanału Plus. 19.30 na YouTubie się meldujemy, tam już studio, oglądamy to wszystko. A ty się może zdrzemni. Tak, tak. I życzymy spokojnej nocy. No, no, co możemy powiedzieć? No. Dośpi. Dobrego snu. Tak. No, tak jest. Nie można. Jadę na mecz do Krakowa. O. I po tym meczu obejrzę sobie spokojnie w naszej aplikacji w drodze powrotnej. Obejrzę sobie na siedzeniu pasażera Derby Śląska. Wszystko jest poukładane. Dobrze, że dodane na siedzeniu pasażera. Zajęty Żelek Żyński. Kanal Plus, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. A my musimy bardzo sprostować serdecznie kilka rzeczy tutaj, słuchajcie. Co się działo w studio, bo tutaj nasi widzowie pytali. Po prostu Testy otworzył okno. Testy otworzył okno, zrobił sobie włoskie śniadanko. Ugryzłem rogala dwa razy. Po drugie, pytaliście... Ale afera była, Kinia się troszeczkę roześmiała. No ja tylko dwa razy ugryzłem rogala. A jest nawet jeszcze tutaj. Źle, że tak talerzyk sobie zrobiłeś. Chciałem go schować. Po drugie, pytaliście, dlaczego tutaj czasem są śmichy chich. No wyobraźcie sobie, że my się śmiejemy z waszych komentarzy. Czasami są zabawne i nie możemy tutaj wytrzymać. Łapie nas delikatna głupawka. Po trzecie, doczepiliście się do drzewa genealogicznego. Wróć. Chodziło z tym drzewkiem. Tak. Wiem dokładnie, czym jest drzewo genealogiczne. Chodziło mi bardziej o to, że trzeba to rozrysować w formie takiej tabelki. Jak było kiedyś? Kto teraz trzyma z kim? Kiedy to wszystko się zmieniło? I tak dalej, drodzy widzowie. Ale fakt, że Testry napoczął rogala, zrobił sobie włoskie śniadanie, a ja jeszcze szybko wam powiem, że wybieram się do Paryża. I teraz tak, włoskie śniadanie, no to jest... Słuchaj, nie chcę powiedzieć, co słyszałem przed chwilą na uchu Kinia, ale my musimy lecieć dalej. My musimy lecieć dalej. Dobra, to ja szybko tylko powiem, włoskie śniadanie to jest rogal, czyli ty dzisiaj jesteś Włochem. A jakie jest francuskie śniadanie, to zostawiam do dyskusji naszym widzom, a teraz zapraszamy. Na co? Teraz słuchajcie, no o reprezentacji piłkarskiej, reprezentacji Polski, która nigdy nie zawodzi, na którą zawsze można liczyć, że da z siebie, nie zawsze są zwycięstwa, ale zawsze jest 110% walki. Otóż w ten weekend na stadionie Hutnika w Warszawie AMP Football Cup, czyli reprezentacja Polski w AMP Footballu oraz pierwszy historyczny mecz reprezentacji kobiet Polska kontra USA. I o tym teraz porozmawiamy, a wy zobaczcie filmik przypominający właśnie zmagania AMP futbolistów. Jedną nogą w finale, to jest hasło naszych amfutbolistów, amfutbolowej reprezentacji Polski, bo rzeczywiście jak gracie, to jest wielka szansa, że ten finał będzie, albo przynajmniej walka o medale. Trzecia drużyna Europy, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Tradycyjny Amfutbol Cup z Bemowa przenosi się na Hutnika, a u nas w studiu kapitan AMP futbolowej reprezentacji Polski, Bartosz Łastowski. Od razu powiem, może już kibice kojarzą, nazywany polskim Messim i to określenie, które wymyślili Argentyńczycy. Po takim niesamowitym golu, można go na YouTubie obejrzeć, jak Bartek
właściwie przez całe boisko przedryblował reprezentację Argentyny. Chyba poświęcaliśmy już czas nawet w tej bramce, prawda? Tutaj w naszym poranku. Marcina Oleksego, takiej bramce, która dała mu nagrodę Puszkasza. Oraz Jola Ożga, reprezentantka Polski, kobiecej amfutbolowej reprezentacji Polski, która zadebiutuje właśnie na tym turnieju w pokazowym meczu z reprezentacją USA. Pierwszy historyczny mecz kobiet, bo tak naprawdę Polska jest tutaj pionierem. Polska uznała, że dlaczego ma być tylko reprezentacja męska, jak może być też i kobieca, i na razie te dwa kraje, ale pewnie za chwileczkę kolejne. Zacznę od Bartka, który przede wszystkim oficjalnie na wizji gratulacje, bo jesteś nowym kapitanem. Przyjąłeś schedę po pierwszym i jedynym kapitanie, Przemku Świerczu, i powiedz, ciężko było? No na pewno w szatni miałem lekkie zaskoczenie, nawet nie lekkie, bardzo mocne. Gdy została mi ta opaska przekazana, na pewno wejść w buty Przemka Świercza to nie lada wyczyn. I nie wiem, czy mi się to w najbliższym czasie uda, bo naprawdę trzeba kilka ciężkich miesięcy w tej szatni spędzić, żeby tą poprzeczkę podnieść wyżej, żeby ktoś po mnie, jak ja będę tą opaskę przekazywać, miał jeszcze ciężej niż ja. Powiedz, bo wy jesteście rodziną i nagle stajesz się szefem, nagle stajesz się najważniejszym tym zawodnikiem na boisku, też taką ręką trenera, nowego też trenera na boisku. Jak kumple twoi przyjaciele to przyjęli? Czy, że tak powiem, godnie, czy jak to oni z pewną też beką? Nie, no generalnie zanim zostałem, to tam były jakieś małe spekulacje, kto by mógł być za jakiś czas, i tam jakby było, mówili, że jakby było głosowanie, to śmiało by oddali na mnie głos, bo ja jestem takim kapitanem, który mając opaskę na ramieniu, daje z siebie jak najwięcej i dla drużyny, i wspiera chłopaków na boisku. Od atmosfery w szatni są też inne osoby, ja jestem tą osobą, która ma ten pion trzymać na boisku. Nie ukrywam, na Lidze Narodów w maju czy w czerwcu, to było już nie pamiętam, miałem wielki stres tą opaską, bo pierwszy raz miałem taki zaszczyt, taką większą motywację, ale jeszcze byłem bardziej przestraszony niż jak grałem pierwszy mecz w swoim życiu, bo co będzie, jak, bo ja teraz mam inną pozycję, byłem napastnikiem, strzelałem mnóstwo bramek, teraz jestem ostatnim obrońcą, także te role się odwróciły i ten stres jest jeszcze większy. No właśnie, bo możemy tutaj powiedzieć, strasznie was przebudował nowy trener. Ja wielki sentyment mam do Marka Dragosza. Tutaj przyszedł trener z futsalu. Powiedz, jakie największe zmiany wprowadził? No właśnie to, co mówisz, tak? Nagle się odwróciły wasze miejsca na boisku. Dobrze, że bramkarze zostali w bramce. Tak. Na pewno dużo się zmieniło, bo trener Kameko chce bardziej na futsal postawić wam w futbolu. Gramy na pivotów, tak samo jest w futsalu, gra się na pivota jednego, u nas gra się na dwóch, bo tych zawodników jest więcej. Ja trochę w błąd, bo jestem obrońcą, a jestem rozgrywającym, więc tak jest moja nazwana pozycja. Wysoki pressing od samego początku meczu, nieważne jaki jest rywal, od razu siadamy. Nie ma badania sił, tylko od razu chcemy swój styl gry narzucić. Powroty, to jest po prostu, że można się naprawdę wymęczyć bardziej niż wcześniej, bo trzeba być wszędzie. Trzeba być teraz wszędzie. Teraz nie ma, że mam swoją pozycję, swoją strefę i tu mam kryć. Ja mam po prostu być wszędzie. Jestem obrońcą, jak się w przodzie, nic nie szkodzi, zaraz wrócę, więc dużo się teraz dzieje. Spektakl jest niesamowity. Warto, za chwileczkę porozmawiamy o samym turnieju też, co się będzie działo na... Bo to już jutro. Tak, już jutro, sobota 11:00 na stadionie Hutnika. Ty, Michale, dobrze znasz to miejsce, broniłeś tam nie jeden strzał. Dużo powiedzieć, ale bardzo fajne miejsce, bardzo fajne miejsce do spotkania, urokliwy, fajnie, bardzo odbudowany nowy stadion. Zaraz, Jolu, do ciebie, tylko jeszcze do Bartka. No to powiedz nam, kto przyjeżdża, silni rywale. No, jedni z najlepszych rywali w swoich kontynentach. Przyjeżdżają Amerykanie, przyjeżdża Kostaryka. Dobrze nam znani Anglicy, z którymi mamy dużo rachunków do wyrównania.
I jeszcze Japonia do nas przyjedzie z azjatyckich krajów, więc na pewno jest ciekawie. Takiego Football Cupu nie było dawno. Głównie graliśmy z drużynami z Europy, tam gościnnie jedna drużyna spoza przyjeżdżała, więc to na pewno jest dobre przetarcie. Nie tylko przed mistrzostwami Europy, ale patrząc dalej na mistrzostwa świata, w których mamy swoje niespełnione marzenia, gdzie ten półfinał jest dla nas póki co nie do przejścia. Ostatnio był straszny blamasz. Musimy po prostu teraz grać jak najwięcej z tymi rywalami spoza Europy, żeby się przygotować, żeby się znowu nie zdziwić. Jolu, z Bartkiem oprócz futbolu łączy was to, że Bartek był na tym historycznym pierwszym zgrupowaniu reprezentacji. Jak tylko kiedy na sali gdzieś tam w Warszawie gimnastycznej jeszcze jako dzieciak, jest od samego początku i ty też jesteś od pierwszego treningu, od pierwszego zgrupowania. Powiedz, jak w ogóle trafiłaś do AmFootballu, jak nigdy wcześniej nie miałaś nic wspólnego ze sportem, więc skąd taka decyzja? Pracujesz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dokładnie tak. No jeżeli chodzi o to, jak trafiłam tutaj do AmFootballu, no to będąc kiedyś właśnie tam w związku z moją protezą w Krakowie, nasz trener Grzegorz Skrzeczek powiedział, że jakby jest taka inicjatywa, w najbliższych miesiącach to się pojawi i czy bym nie chciała. No i no tak wyszło, że czemu nie, chciałam spróbować. I rzeczywiście, byłam od początku, byłam już w marcu na samym rozdaniu koszulek. Zgrupowanie pierwsze było miesiąc później. Generalnie dlaczego tam trafiłam, dlaczego chciałam tego spróbować? Rzeczywiście ze sportem miałam raczej niewiele wspólnego. To znaczy piłka nożna jest dla mnie całkowicie obca. Jedyny sport, jaki gdzieś tam uprawiałam, to jest tak naprawdę, no nie wiem, siłownia i nic więcej. Sporty drużynowe są dla mnie całkowicie obce. Ale przekonało mnie to, że rzeczywiście będziemy tworzyć historię. No, Łukasz Matusik, który był tutaj wcześniej koordynatorem naszej drużyny, tym mnie zachęcał. Tak będziemy tworzyć historię. To mnie przekonało, bo rzeczywiście ja mam takie podejście, też być może związane właśnie z moją pracą, że no jednak ważna jest ta równość, tak? Nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnościami, ale też o równość płci. I stwierdziłam, że jeżeli w Polsce mamy być czymś pionierami, jeżeli chodzi o Europę, to czemu nie spróbować? To jest wreszcie jakby szansa na to, żeby Polska była w czymś pierwsza, jeżeli chodzi o kobiety, o równość płci, więc będziemy tworzyć historię. Teraz najbliższa niedziela będzie tego kontynuacją, tak czekaliśmy na ten... Mecz o 18, prawda? O 18:30. Gdyby, tak. Oczywiście wcześniej też będą mecze tego turnieju, w tym i reprezentacji Polski wygracie o... możemy potem pokazać cały... Tak, ja mam tutaj rozpiskę całą. Tak. Polska kontra USA, czyli Stany Zjednoczone, 11 w sobotę, 16:30 Polska-Japonia, niedziela 11 Polska kontra Kostaryka, o 18:30 grają dziewczyny Polska kontra USA i Polska kontra Anglia o godzinie 20. No właśnie... Jak wasze rywalki? No to dobra. O to chciałeś, no, nie, chciałeś zapytać, o to, prawda? O to chciałem zapytać, tak. Zacząłeś zdanie, ja zakończyłam, niesamowite. Tak. Ale fakt, jak wasze rywalki, czy są groźne? Czy raczej to jest przeciwnik łatwy do pokonania? Lepiej zakładać, że są groźne i tym się motywować. Trudno jest nam powiedzieć, no bo one też, jakby ich drużyna powstała niedawno. Nie mam pojęcia, czy miały wcześniej styczność tutaj z piłką nożną, z AmFootballem. Zakładamy, że mogło tak być, jak było jedno z zgrupowań międzynarodowych w tym roku, to przyjechały dziewczyny właśnie z kilku krajów Europy, gdzie nie ma drużyn kobiecych i zakładałyśmy, że okej, nie ogarniają, więc pokażemy im, jak to robić, po czym się okazało, że one grają w męskich reprezentacjach, w męskich drużynach, więc ogarniały temat. Tutaj też zakładamy, że dziewczyny są po prostu dobre, że to są godne rywalki i że będziemy musiały się namęczyć po prostu. Wcześniej mówiłaś o tym ewenemencie na skalę Europy i faktycznie nawet UEFA dała wam nagrodę. Jaka to była nagroda? To była nagroda za taką najlepszą inicjatywę na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Europie. I no jakkolwiek nieskromnie, to zawsze mi uważam, że tutaj zasłużyłyśmy i zasłużyliśmy też, mówię tutaj o sztabie, bo rzeczywiście była to ciężka praca, ale pomysł był bardzo dobry, zwłaszcza, że jak się okazało, tak naprawdę żadna z dziewczyn nie odeszła w trakcie tego projektu. Przez półtora roku
jesteśmy praktycznie w tym samym składzie. W związku z czym projekt był fajny i działa. I ile osób liczy ten skład? Jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba 18 osób, w tym 4 bramkarki, więc jest nas sporo. Jest nas znacznie więcej niż tak naprawdę dwa składy, więc... I pełnym składem jesteście jutro w Warszawie? Tak, jesteśmy wszystkie, dowiemy się, kto gra w pierwszym składzie, więc na razie tajemnica. I kto jest kapitanem, tak? Bo trwa ten proces. Dokładnie, dokładnie. Teraz dowiemy się, kto jest kapitanem. Trener trzyma nas tutaj w niepewności, ale myślę, że możemy mu ufać. Obserwuje nas od półtora roku, więc doskonale wie, kto tutaj się sprawdzi najlepiej w tej roli. To jeszcze tylko powiedz, jak jest między wami dziewczynami? Czy jest sztama, czy jest przyjaźń, czy ta grupa wasza jest zwarta, czy jakoś kontaktujecie się ze sobą też poza zgrupowaniami? Nagle znalazłaś się w takiej zupełnie nowej grupie. Czy to jest, bo ja zawsze porównuję męską reprezentację, jak pierwszy raz zobaczyłem was z bliska, a jeszcze miałem ten przywilej, że mogłem uczestniczyć w odprawach. To dla mnie to jest synonim kompania braci. To jest coś nieprawdopodobnego. Jestem ciekaw, czy udało się to przenieść też do waszej drużyny. Tak, myślę, że można powiedzieć kompania sióstr. Tak, generalnie kompania tutaj, sióstr. Tak, tutaj zagrało od początku. Z dziewczynami dogadujemy się bardzo dobrze. Nie ma też między nami takiej rywalizacji o to, która będzie lepsza w drużynie, chociaż motywujemy się nawzajem. Tak widzimy, że któraś naprawdę super sobie radzi, więc to jest raczej motywacja niż taka forma presji negatywnej. Zagrało, bo my rzeczywiście mamy kontakt też poza zgrupowaniami. Wiadomo, nie ze wszystkimi, gdzieś tam są jakieś bardziej takie mocniejsze też przyjaźnie. I no cóż, no myślę, że tutaj to dobrze wróży na przyszłość, tak? Dogadujemy się dobrze, też zawsze gdzieś tam spotykamy się w trakcie zgrupowania już jakby po kolacji, żeby sobie jeszcze pogadać i to tak nawet o takiej prywacie, tak? Więc nam zależy też na tym, żeby to była dobra atmosfera. Trudno jest utrzymać dobry poziom w drużynie, jeżeli w takiej grze zespołowej, jeżeli ta atmosfera nie jest dobra, więc no, myślę, że tutaj zgrzytów nie ma, więc... U was, Bartek, też zgrzytów nie ma, jest nowe otwarcie, choć na tym turnieju zabraknie kilku takich podstawowych zawodników, ale są też nowe twarze. Powiedz, kogo nie będzie? Nie będzie Marcina Oleksego? Na pewno nie będzie Krystiana Kapłona. Tak. No szkoda, to bo kontuzja? Na ostatnim turnieju, tak, po przypadkowym dość w ślizgu od naszego zawodnika, graliśmy trzigowy, tam nastąpiło jakieś podkręcenie, tam coś mu pękło, także nie wiem dokładnie co, raz to czytałem, więc nie powtórzę drugi raz tego samego. Aha. I szkoda, bo naprawdę to był taki motorek napędowy, nie wiem co on, ja co robił, ale naprawdę był wszędzie. No Marcin Oleksy, no walczył, ale no niestety nie da rady chłopak, szkoda, bo to jest jeden z takich pivotów, którego nam było trzeba w kadrze, jak mamy ten nowy system gry, to on się idealnie tam odnajdował. No i teraz tak właśnie Przemek karierę skończył, Marcin ma kontuzję, do takiego pivota z prawdziwego zdarzenia to my nie mamy i teraz trzeba kombinować i sami jesteśmy ciekawi, co trener na ten weekend wymyśli. A myślę, że teraz właśnie to jest szansa dla młodych, żeby się pokazać, że warto na nich stawiać i to dla nich jest tylko teraz taka furtka. Tylko teraz trzeba skorzystać z szansy, ją otworzyć, wziąć dobry klucz, wejść i pojechać z nami na Mistrzostwa Europy w przyszłym roku, bo kiedy jak nie dzisiaj, kiedy są kontuzje, kiedy to jest to właśnie ta szansa, to trzeba skorzystać. Będzie można obejrzeć i dziewczyny, i chłopaków na żywo w najbliższy weekend od 11 na stadionie Hutnika. Polecamy bardzo serdecznie, sam się wybieram, także... A kiedy idziesz, w sobotę czy w niedzielę? Bo też myślałem, że... Wiesz co, na 11 nie zdążę dojechać z Chorzowa, bo, tak. No bo jadę dzisiaj zaraz na Wielkie Derby Śląska, ale już na mecz z Japonią powinienem być i na pewno będę na waszym debiucie. No, chcę być przy tym historycznym momencie. A może potem mecz Polska-Anglia, to będzie się działo. To jest nasz rywal taki, odwieczny, można powiedzieć. Tak jak i Turcja, tak i Anglia wamp futbolu. Są rachunki do wyrównania. Do wyrównania po obu stronach. Bardzo dziękujemy. Jola Ożga, reprezentantka AMP-futbolowej reprezentacji Polski i Bartosz Łastowski, kapitan AMP-futbolowej reprezentacji Polski. No i trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki.
wstęp wolny chcielibyśmy zaznaczyć, tak że wszyscy meldujemy warto, się. Warto, bo widowisko jest spore, także... Tak, meldujemy się. Wierzcie mi. Meldujemy się na Stadionie Hutnika. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dzięki. A my co teraz zobaczymy? TikToki będziemy oglądali. Tak, TikToki. W tym momencie. No właśnie. Nasz kolejny gość, sołtys Lubelszczyzny, który sam się zapowie tym, że TikTokiem. O, życzenia od kogoś przyszli. Poczekaj. O, Grażynka z Chicago życzenia przysłała. O, proszę. Niech króliczek wielkanocny was obleje wodą i smacznego jajka, aleluja, aleluja. No, a bardziej kurciaczka jeszcze ładnego zrysowała, no? Ładne życzenia. Marcinek, weźmy to tu zgraj na komórkę, to zaraz będziemy rozsyłać po rodzinie. No, Grażynka ładnie się postarała, ale Grażynka to zawsze ładne życzonka wyśle, no. Dejmie to, zaraz będę po rodzinie rozsyłał. To pytasz, Zbyszku? Dobra, już ci wysyłam, to sobie do kierownika wyślesz. Ja to dzisiaj rano tak zmarzłam w tym kościele. No, Grażynka, wcale się nie dziwię, bo powiem wam tak. Ja dzisiaj rano szyby skrobałem. Mówię sobie, kurde raz, że mnie ten grat nie odpali, co? Na piechotę będziemy szli do kościoła. Ale powiem wam, co polonez, to polonez. Przy minus 30 to on na dotyk pali. Daj na spokój, połowę kwietnia i przymrozki rano, to koniec świata. Ale powiem wam, że niby to święto ważniejsze, ale tak szczerze to ja wolę bardziej Boże Narodzenie niż to Wielkanoc. Jest. Witamy bardzo, bardzo serdecznie, panie sołtysie. No. Tak, witamy staropolską tradycją, zamiast chlebem i solą witamy trochę bardziej nowocześnie rogalem i herbatką. To proszę, bardzo ja istnieje. Poleję. Proszę. Kamil Dąbrowski, sołtys Lubelszczyzny, czyli TikToker, tak się identyfikujesz, chociaż można cię znaleźć i na wszystkich mediach społecznościowych, ale TikTok to jest takie najważniejsze medium. Staram się to dywersyfikować. Na początku był tylko TikTok, potem Instagram i teraz też YouTube, więc jak wrzucam filmik na TikToka, za minutę jest na Instagramie, za dwie minuty na YouTube, więc żeby to szło trzema kanałami. Mhm. Ależ dziwnie się ciebie słucha, jak mówisz normalnie. Ja z moją siostrą fakt wysłałam sobie twoje rolki, bo ja akurat dotarłam do ciebie na Instagramie, od jakiegoś czasu, bo zaczęło się od, ja przynajmniej pierwszy, które zobaczyłam, to właśnie rodzice, którzy przyjeżdżają z Lubelszczyzny do swojego syna i są załamani, co on tam też wyprawia. I tak to się zaczęło, ale moim ulubionym jednak jest wuj weselny. I ten siedzący przy stole pan, który kamera, która najeżdża na ciebie na weselu, no identycznie. Które twoje rolki najlepiej się klikają? Myślę, że te weselne z tym kamerzystą naprawdę zrobiły robotę. Tylko, że ja widzę taką dość sezonowość u mnie na kanale, na profilu, ponieważ jest dość tematycznie. Jak zbliżają się na przykład święta Bożego Narodzenia, robię właśnie taką wersje przy świątecznym stole, zbliżają się wszystkich świętych, no to Polacy na cmentarzach. Seria Polacy na cmentarzach jest epicka. I właśnie tak czasami, jak to nazywam, są takie sezony, powiedzmy, ogórkowe, którym no ciężko coś wykombinować, dlatego wplatam jakieś takie wersje, na przykład teraz fajnie udało mi się z Damianem zrobić odnośnie... Crossover z Damianem Bombolem. Mamy to przygotowane. Właśnie może od razu pokażmy, chociaż miało być po dziewiątej, ale to jest tylko minutka, zobaczmy. No takiego crossa nikt się nie spodziewał, każdy potrzebował. Aj, no i widzisz, Fernando, no skurna raz, no fajny gościu jesteś, no. Ale te hieny, te szakale, te dziennikarskie, to by nam żyć nie dali, no. A mnie to już w ogóle by zjedli, gdybym cię nie powiózł, no. No a taki fajny gościu jesteś, ja to mówiłem wszystkim, że o, ty masz ten zapal. Ja to żem wszystkim mówił, że super kwaterę, w dobrych pieniądzach mierzeć na czasach na Maderze załatwił. Mówię, taki gość jestem. A on, że coś, on do emerytury dorabia, czy coś tam, mówię, oj, wydziwiata. Ja cię, Ferdziu, szanuję, u mnie wiesz jak jest. Jak będziesz gdzieś w okolicach Białegostoku, bierz swoją, wpadajcie, zrobim gościnę, a jak będzie ta chcieli to dziabnąć, to na wersalce się bachniecie i będzie dobrze. U mnie zawsze, jak u was jest szacunek, multo respect, respekta, jak to mówią, no. Każdy ma
jak mówi Kinga, cross, którego wszyscy potrzebowaliśmy. Tak, nikt się nie spodziewał, każdy potrzebował, jak do niego doszło. Jest totalnie spontanicznie, nie wiem, zmywałem i patrzę, dostałem wiadomość od Damiana, mówi, dawaj zrobimy, ty będziesz Cezarym Kuleszą, ja będę Santosem. Ja mówię, dobra, dawaj, za powiedzmy pół godziny czy godzinę nagrałem mu to, mówię, masz, dogrywaj, zrobił to, wrzucił. No i fajnie, to fajnie. Myślę, że to jest taki temat na czasie, że trzeba było zareagować i no to się samo niesie. Teraz to jest taki hot temat, wybór selekcjonera, Santos, zwolnienie, więc trzeba było zadziałać. No i właśnie na takich schematach myślę, że trzeba działać w internecie. Jest akcja, jest reakcja, tak? Absolutnie. Powiedz, jak to w ogóle wszystko się zaczęło? W którym momencie... Czy jesteś sołtysem? Czy jesteś sołtysem całej Lubelszczyzny? Ale powiedz, czy to było tak, że zobaczyłeś, o, jest TikTok dla Beki, coś sobie ponagrywam i nagle... Zobaczyłeś te liczby wyświetlenia, czy po prostu to był plan od początku? Nie, na początku ja się bawiłem. Rok to ja się bawiłem tym TikTokiem, nagrywałem sobie jakieś tam memy, takie randomowe treści, ale na początku, chyba w marcu 2021, na 2 tygodnie trafiłem na kwarantannę i siedziałem sam w domu. I to tak jakby powstało z nudów. I powstało to z nudów, ja zobaczyłem taki stary kożuch właśnie ojca, który przywiózł z Nowego Targu, taki ciężki, gorący. I ja właśnie sobie go założyłem i mówię, nagram sobie 2 odcinki. Ja chciałem tylko 2 odcineczki nagrać, że przyjeżdżają rodzice z Lubelszczyzny, tacy stereotypowi, do syna studenta w Warszawie. No i się zdziwili, że on nie ma śmietnika pod zlewem. No bo w tradycyjnym polskim domu no, musi być pod zlewem, tak? I patrzę, ale siadło. Potem nagrałem, że taka ściereczka właśnie w kuchni, jakaś specjalna rączka była w domu, w mieszkaniu z Ikei, no to ludzie, rodzice się dziwili, że to jest na jakiejś rączce, a to musi być na tej rączce od piekarnika, tak. Nie? I jak w tradycyjnym polskim domu. I ja sobie tak o tym pomyślałem. Jeden filmik siadł, milionowe zasięgi, drugi milionowe zasięgi. Mówię, dobra, to nagram sobie jeszcze. Chodziłem po domu, krzyczałem tylko, matko jedyna, co to jest? Schemat cały czas powtarzał się taki sam. I mówię, dywan, no to dywan to powinien być na ścianie. Las słoiku, po co mu las słoiku, jak ma hektary lasu za stodołą. I każdy filmik stawał się takim wiralem i ja mówię, nie, no to chyba trzeba iść w tym kierunku, trzeba się określać i no i teraz sobie modyfikuję, teraz się już tym po prostu bawię, robię sobie jakąś serię właśnie przy świątecznym stole, tu jakaś seria właśnie wesele, chrzciny i już Polacy teraz... All Inclusive. Polacy All Inclusive w ogóle było super. W ogóle jak poleciałem do Turcji w tym roku na All Inclusive, to też tam w ogóle się bawiłem. No, za przeproszeniem, robiłem sobie po prostu wiochę i sobie z tego robiłem żarty i to też fajnie się oglądało. Ludzie potem, jak mnie spotykali, to mówili, o, wróciłeś z All Excuse Me, bo ja tam używałem nie All Inclusive, tylko All Excuse Me i to się też tak fajnie przyjęło, więc myślę, że to jest po prostu już wejdzie w taki kanon to słówko. Mam nadzieję, że też All Excuse Me wejdzie w kanon, a do nas do studia wejdzie Monia, bo już mamy po 9:02 i dzień dobry, dziewczyna, dzień dobry. Dzień dobry, z Białegostoku. Tak, więc ten content twój na TikToku jest mi bliski, więc czasami jak mam zły humor, to sobie po prostu odpalam twoje filmiki. Bardzo miło. Muzyka jest mi bardzo dobrze znana, twój taniec, więc naprawdę to jest wszystko fajne. To się cieszę, bardzo miło. A propos tańca, ale najpierw serwis. Prosimy, serwis, tak. Prosimy bardzo. Zapraszam. Ojej, jak jestem blisko. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w 3 setach pokonali reprezentację Słowenii, przełamując fatalną serię porażek z tym rywalem na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Słoweńcy lepsi byli od naszych siatkarzy na każdym Euro od 2015 roku, a na 2 ostatnich triumfowali w półfinałach. Tym razem w tej samej fazie turnieju to podopieczni Koli Grbicia wygrali mecz, mimo przegranego 1 seta. Imponował zwłaszcza Wilfredo Leon, który w pojedynkę zdobył 26 punktów. W finale Polacy zmierzą się z gospodarzami turnieju, Włochami. Będzie to więc okazja do rewanżu za przegrany przed rokiem w Katowicach finał Mistrzostw Świata. Mecz o złoty medal Mistrzostw Europy w sobotę wieczorem. Jakub Moder wciąż czeka na powrót na boisko po kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Według mediów polski pomocnik jest niego coraz bliżej, o czym ma świadczyć zgłoszenie go do rozgrywek Premier League przez Brighton. Przypomnijmy, 2 kwietnia 2022 roku Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w spotkaniu z Norwich. Z powodu powikłań po kontuzji musiał poddać się kilku zabiegom. Pomimo, że od jego urazu minęło 1,5 roku, wciąż nie pojawił się na boisku. Okazuje się, że klub zgłosił go do rozgrywek Premier League. Swoje pierwsze spotkanie w lidze angielskiej będzie mógł jednak rozegrać w przyszłym roku.
FIFA podała listę piłkarzy nominowanych do wygrania głównej nagrody w plebiscycie FIFA The Best. W gronie wyróżnionych zabrakło m.in. Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, na liście zabrakło również piłkarzy Realu Madryt. Natomiast znaleźli się na niej m.in. Leo Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Rodri czy Bernardo Silva. Kibice mogą oddać swój głos na oficjalnej stronie FIFA The Best. Głosowanie będzie prowadzone do 6 października. Nagrody zostaną przyznane na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że Robert Lewandowski po statuetkę tego plebiscytu sięgnął dwukrotnie w 2020 i 2021 roku. Kłopotów Jadona Sancho ciąg dalszy. Piłkarz Manchester United od dawna nie dogaduje się najlepiej z Erikiem Ten Hagiem. Teraz Anglik został odsunięty od pierwszej drużyny. Przed przerwą reprezentacyjną pojawiło się spore zamieszanie związane z tym piłkarzem. Nie znalazł się w kadrze na mecz z Arsenalem. To miało wynikać z tego, że Jadon Sancho nie przykładał się do treningów. Tak przynajmniej tłumaczył to trener Czerwonych Diabłów. Sam piłkarz w swoim komunikacie w mediach społecznościowych zaprzeczył tym informacjom i napisał, że od dłuższego czasu czuje się kozłem ofiarnym w zespole, ale wciąż uśmiecha się i oddaje dalej całej drużynie. Klub z Old Trafford jednak wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował o zawieszeniu zawodnika. Otrzymał on indywidualny program treningowy i będzie poza drużyną do odwołania. Bardzo ci dziękujemy. Ale to były newsy, ale pamiętajmy o prognozie pogody. No właśnie. Pogoda na weekend. Prognoza pogody. Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, temperatura nieznacznie powyżej 20 stopni, najchłodniej na Pomorzu i północy naszego kraju, bo tam 20 i 21 stopni. Cieplej na południu, tam termometry maksymalnie wskażą 22 stopnie Celsjusza. W stolicy polskiego Roka w Białymstoku 20 stopni, a na Lubelszczyźnie u naszego gościa 22 stopnie. Biometr dzisiaj jak najbardziej korzystny. W Kielcach 21. Chcę powiedzieć, że w naszej ankiecie, która już zniknęła, jednak słuchajcie, majonez Winiary 53%, kielecki 47%. A jeśli chyba chodzi o to, powiedz Monika, czy ty jako dziewczyna z Białegostoku, która w swoim czasie była związana z Jagiellonią Białystok, w tych najlepszym okresie za Michała Probierza, czy jesteś team Probierz, jeśli chodzi o nowego selekcjonera, czy team Papszum? Jestem team Probierz. Zdecydowanie i wiem, że tutaj zaraz się posypią hejty po prostu na mój temat. Dlaczego? Na czacie, bo... No absolutnie. Bo wiemy, że większość ludzi... Dobrze. No, większość ludzi uważa, że... propozycje, żeby zatańczyła z naszym gościem, taniec wuja. Właśnie może zostać z nami, bo my mamy do naszego gościa taką prośbę, żeby nas nauczył. Zatańczymy, tak? Tak, to zostajemy. Tylko chcę powiedzieć, że Gabriel napisał, jest sołtys Lubelszczyzny, to teraz czas na mis Podlasia. Bardzo miło, dziękuję. Jestem zaszczycona. To co, zrobimy tą? Zrobimy. To odkładamy. Bo słuchaj, niesamowite są te twoje weselne. Mnie bardziej rozśmieszył ten TikTok, gdzie napisałeś, że kiedy okazuje się, że wujkiem, którego siostrzenice boją się na weselu, jesteś ty sam. Tak, z czasem. Bo to w ogóle ten taniec wuja to jest taka rzecz, która najbardziej spontanicznie powstała na tym kanale, gdzie po prostu usłyszałem, to jest piosenka ta, Sialalala, usłyszałem tę piosenkę Sialalala, notabene waszego niedawnego gościa, Oj Wojtka. Tak jest. I właśnie ja nawet chcę się z nim skontaktować, żeby z nim właśnie spróbować, z twórcą piosenki, twórcą tańca, jakieś tutaj zrobić kolabo, jak widać jedno wyszło fajnie, więc może tak, drugie. Na pewno, bo Oj Wojtek się zgodzi. Więc mam nadzieję, że to będzie. I to powstało tak, że ja chciałem po prostu nagrać takiego wujka, takiego troszeczkę obleśnego, spoconego na tych weselach. Typowego wujasa. Wujek postawił sobie za główny cel honoru, punkt honoru, żeby obtańcować wszystkie swoje siostrzenice podczas wesela. I właśnie i ludziom się tak to spodobało, że teraz ja co weekend dostaję z wesel, z jakichś osiemnastek, z grillów, nagrania, jak wszyscy tańczą, obcierają te usta, próbują tam naśladować właśnie z dużynek, z festynu, więc to jest coś, czego ja nie potrafię zrozumieć. Dlaczego to aż tak siadło? Skoro no bo to jest naturalne. Chcemy pokonać wuja tak. Jego własną bronią. Tylko nie możemy użyć tej samej muzyczki ze względów jakichś...
YouTube'owych. YouTube'owych, praw autorskich, więc znaleźliśmy jakąś inną, ale chodźcie. Ja za stoliczka tych ruchów. Patrzcie, jaka jestem duża, ale... Kinga, zapraszamy przed stoliczek do całego zespołu. Muszę? Dobra. Dobra, nikogo tu nie... Nie, no to jest taniec, jest najprostszy na świecie. No to jest nic skomplikowanego, jak to jest lewa noga do przodu, prawa noga do przodu. Prawa noga do... Czy wyjdzie tak żenująco, jak chyba tam Kasia Cichopek tańczyła z Weekend zespołu, z jakimś tam bohaterem nie, z bardziej, muzyki? Nie, wyjdzie bardziej. To będzie bardziej żenujące, okay, to jeszcze idę. Bardziej. Nie, no, lewa noga do... Lewa nóżka do przodu, prawa nóżka do przodu i prawa się cofa. Prawa do tyłu, lewa do tyłu. I to jest wszystko. To jest najpiękniejsze w tym tańcu, że to jest wszystko. A jaki ruch rękami? A to już wiesz, rączki chodzą. A, bo trzeba się pochylić, jak to wuje. Się przesunąć, oczywiście. Muszę być tutaj bardziej organizacyjny. A, no tak, bardziej. Dobra. W ten sposób zapraszamy bardziej ja tu i teraz nas widać wszystkich w pełnej krasie. Mamy w pełnej krasie. Dawaj. Nie, no tak, pochylasz się troszeczkę. I sobie tak. Ja muszę blisko testy, żeby był wuja, bo to na pewno będzie szatowane. Poczekaj. Bliżej wuja. To jest coś takiego? A ja. Rączki to wiesz. Po 30 to już mi... Ty jesteś wujem. Można obetrzeć brudkę sobie, ewentualnie, wiesz, jak to wujo... Ale to nie jest ten klimat. A, to jest wuja. Zatańczymy wuja. O. Wujowi tak ręka jeszcze schodzi, coraz niżej, to już ręka, wiesz, to już dajcie spokój z tym zwinieniem. No jest piątek, w końcu mamy piątek, więc się przyda może na weekend. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Cringeometr mi wywaliło, słuchajcie, w kosmos. Nie, no właśnie, to jest najpiękniejsze w tym tańcu, że im obleśniejszy, im gorzej wychodzi, tym lepiej. Więc ale jest... słuchaj, nie łapiesz się czasem na tym, że idziesz nawet gdzieś... Moni nie pożegnaliśmy. Trzymaj Monia, się. Monia uciekła, ale spokojnie, wujo musiał się napić z tego cringe'u. Nie łapiesz się czasem na tym, że idziesz gdzieś w jakieś towarzystwo, czy jesteś znajomy i każdy, no weź, poudawaj tego wuja, albo sołtysa, albo... to nie męczy. Bo testy też tak chyba już trochę masz, prawda, że gdzie idziesz, to każdy chce, żebyś wróżył. Tak jak dzisiaj ktoś pytał na czacie, nie wiem, tam prośbę ktoś ale te karty zawsze są. Czy w sobotę na grzyby. Czy wygram kolejne wybory na sołtysa? Bardziej niż grzyby. Właśnie. To jest pytanie. Grzyby będzie grzybica, tak? Czy wygramy kolejne wybory na sołtysa Lubelszczyzny, którym jestem samozwańczym. Samozwańczym, czyli jeżeli jesteś samozwańczym, to absolutnie wygrasz i nadal będziesz samozwańczym, ale faktycznie planujesz kandydować? Gdzie? W sensie... W swoich prywatnych jednoosobowych wyborach, na pewno. W swoich prywatnych jednoosobowych? To no tak. To na pewno ci. Nie, to na pewno ci. Czy Polacy potrafią się z siebie śmiać? Czy dostawałeś jakieś wiadomości w stylu przestań, jak ty przedstawiasz naszą piękną Lubelszczyznę? Tak, były takie sytuacje, ale to wiesz co, myślę, że 90% osób się naprawdę potrafi z siebie śmiać, ale są pewnego rodzaju kompleksy i myślę, że to wynika z tego, że wiele osób na przykład przyjechało do Warszawy, mhm. I ja się nie wstydzę nawet, no, słoik, po prostu słoik z Podlasia, słoik z Lubelszczyzny, który jest w Warszawie, osiedlił się, ale wiele osób uważa to tak troszeczkę, że się wstydzi i na przykład ta osoba chce być, która przyjedzie z Lubelszczyzny, chce być bardziej warszawska od warszawiaka. I to jest taki, i pewnie ktoś może zwrócił uwagę, że ty jesteś z prowincji czy coś takiego i on na przykład mówi, nie wcale, to może ty taki jesteś, ale dlaczego tak przedstawiasz? Ludzie na przykład z Lubelszczyzny tak nie mówią, nie zaciągają. Zaciągają, no to ja mówię, no to przyjedź, nie wiem, na wioskę gdzieś pod Lublinem, no i pójdź do sklepu spożywczego, no to tam usłyszysz taką mowę, jak na przykład na moich filmikach. No i oczywiście, no przecież 100% osób na Lubelszczyźnie tak nie mówi. Mówi tak może powiedzmy 2, 3, 4, 5% osób, ale po prostu no to jest piękne, to jest regionalne, to tak jakby pojechać w góry. I nie wiem, do górala powiedzieć, tak. Że dlaczego pan tak dziwnie mówi, albo na Śląsku na przykład. Albo do dlaczego... Krakusa, idziemy dokładnie. Na pole, to wiadomo, że tak, na... U nas na dwór się chodzi. A u nas ale... na pole. Znaczy u nas, u mnie w Krakowie, bo mieszkam w Warszawie, ale cały czas tutaj chodzę na pole. Non... A powiedz, czy politycy jakieś robili podchody do ciebie? No teraz mamy kampanię. Czy właśnie. Żebyś przyjechał w Sparu na jakiś piknik, jak na co? Oleg, wygraj. Ale wiesz, co trafiłeś, bo ja wczoraj dosłownie dostałem zapytanie. Jedno tylko dostałem zapytanie odnośnie jakiś syn napisał, że mój tata startuje do Senatu, jestem z tych rejonów i że czy wsparłbyś tam jakąś tą kampanię, w sensie, że byśmy coś ponagrywali, od razu odrzuciłem. Od razu odrzuciłem, nie chcę się utożsamiać z tym. Mm-hmm. Nie chcę się z tym utożsamiać. Ja nawet jakoś miesiąc temu próbowałem nagrać taką serię
serię wyborczą, serię polityczną, ponieważ zostałem trochę wywołany do tablicy przez profesora Matczaka, który tam miał taki artykuł, gdzie powiedział, w którym opisał, że będziemy wybierać w tych wyborach poprzez indeks Sołtysa Lubelszczyzny i tam opisywał, że ja tam pokazuję takie zachowania i że dlaczego tam, kto wygra wybory poprzez to, więc jak ktoś chciałby sobie zobaczyć, to zapraszam. I ja mówię, dobra, to zrobię może serię taką polityczną. Jestem wywołany do tablicy, ale to od razu trzeba było się określać. Tam dostawałem w DM-ach swoich, tam dostawałem mnóstwo jakichś zapytań. Może przyjedź do nas na Radę Miasta i ponagrywaj burmistrza i pokaż, jak on oszukuje. Albo, że nagraj tutaj, że 15 lat w gminie takiej i takiej, wójt to obiecał drogę, jeszcze tego nie zrobił. Ja mówię, nie, to ja dziękuję. Ja chcę sobie z tego pożartować. Elżbietę Jaworowicz. Nie, to ja ja w dziennikarstwo śledcze się nie chcę bawić, albo jakieś tam dogryzanie tamtemu, więc zobaczyłem, że to jak się chcesz bawić w politykę, to trzeba się określać, a ja chcę sobie po prostu, ja chcę się śmiać, dawać ludziom radość, bawić się tym po prostu. No właśnie, czy to jest nadal zabawa, czy to wciąż zabawa, czy już taki moment, w którym możesz się z tego utrzymać i porzucić wcześniejsze zajęcia? No i to drugie pytanie, czym się do tej pory zajmowałeś w życiu zawodowym? Ogólnie, no to już jest praca. To już jest praca, to już jest biznes, ale ja się tym bawię, więc to jest mhm. fajne, że ja się tym bawię, cieszę, lubię to robić na przykład, ale do tej pory pracowałem przy podpisach elektronicznych, więc to może taki być kontrast, no chłopak tutaj robi jakieś stereotypy, są to z Lubelszczyzny, a tu robi w takich, no... Ale co robiłeś konkretnie? Przy podpisach? Informatycznie? Nie, właśnie nie, nie podrabiałem, nie informatycznie, bardziej obsługę klienta, a. bardziej właśnie jakaś, czy sprzedaż, czy właśnie potem jakieś przedłużanie tych kont i tak dalej, w ten deseń, ale... ja jeszcze tam pracuję, w ogóle to jest najlepsze, jeszcze tam pracuję, bo po prostu mam ten... To nie jest taka praca, która mi absorbuje, powiedzmy, pracuję zdalnie, więc to już mi odchodzą, powiedzmy, 2 godziny czy 3 w ciągu dnia, gdzie muszę dojechać, wyszykować się, czasami z domku sobie pracuję, no to ja te 2 godziny, które spędziłbym, powiedzmy, w samochodzie, w autobusie, w metrze, mogę wykorzystać do nagrywania TikToków. Te filmiki no, trwają nieraz po minutę, po pół minuty, więc to też nie nagrywam tego 3 godziny jeden filmik, mm-hmm. tylko po prostu ja przez 3 godziny to ja mogę nagrać całą serię, więc mm-hmm. ja mogę to wszystko łączyć. Jak... Tak, i też mówiłeś, że czasem bierzesz inspirację od swoich widzów, którzy piszą w komentarzach, tak. zrób tamto, a ja jestem twoim widzem, bo no, już dawno widziałam twoje filmiki. Komentarze? Więc nie, ale na przykład teraz wpadłam na pomysł, że masz takie krosanciki i przyjeżdżasz ty jako ojciec, widzisz, że twój syn zamiast porządnego śniadania to je takie krosanciki. No tak, no to ja już mu krzyczał, że co to jest? Ja cebularza byś jakiegoś zjadł, albo jakiegoś z kapustą chociaż jakiegoś, a nie co, to jako czekoladę polali, czy co, no to daj spokój. Tym to się nie najesz. No właśnie cebularz, wiecie czym jest cebularz? Bo ja znam kilka osób z Lublina i dowiedziałam się, czym jest cebularz. Czym jest? Cebularz to jest... To jest taka pizzerka. Taka pizzerka z cebulą. I koniecznie podobno się to je z majonezem i keczupem jednocześnie. Znaczy to wedle wyboru. Ja to te cebularze to ja jadłem w każdej chyba postaci, ponieważ no, to jest w każdej piekarni. Na przykład u mnie, w moim rodzinnym mieście w Łukowie jest to w każdej pewnie piekarni. I na przerwach nawet w szkole chodziło się tam, pamiętam, jeszcze za złotówkę, czy tam coś za złoty 50, że to było takie, proszę cebularza, a jeszcze pani sera dorzucić, bo tam plasterek sera, dobrze, proszę przygrać, ketchupem się zalewało i to jest super danie, nie? Cebularz to jest taki, myślę, że bardzo, bardzo takie tradycyjne. U nas na słodko jednak, jagodzianki, ewentualnie ponczusie. W Krakowie, obwarzanki, tak, to wszędzie tak, to obwarzanki. A tutaj było. Zdrowy cebularz, no, może się... Cebulka. Szkoda, że w Warszawie właściwie gdzie ja dostanę cebularza? Oj, to wszędzie, nie ma wszędzie, ale na przykład w jakichś, myślę, czemu supermarketach czasami jest. Aj, no gdybym wiedział, że nie jedliście cebularza, no to na pewno bym przywiózł po takim cebularzu. Kiedyś sam zrobiłem nawet. Mówisz, że tak, że jeszcze cały czas pracujesz przy tych podpisach elektronicznych. Tak trochę, czy to wynika z pasji, czy był w stanie rzucić to i utrzymać się tylko swojej działalności social mediowej? No byłbym w stanie. Byłbym w stanie rzucić to i się utrzymać z tej działalności social mediowej. Ja po prostu, może to jest tak, że to jest dopiero tak od niedawna, że ja już jestem na tym poziomie, że mogę się, powiedzmy, z tego tak utrzymywać i żyć sobie z tego, powiedzmy, od jakiegoś pół roku. I może jeszcze, może to jest, musi być taka decyzja jak skok na bungee. Dobra, 3, 2, 1, rzucam wszystko, robię w jeden deseń, profesjonalizuję jeszcze bardziej swój kanał, swoje social media.
I tak myślę, że z miesiąca na miesiąc staram się coraz bardziej profesjonalnie do tego podchodzić, już starać się traktować. Nie, nie, Kamil, to nie jest zabawa, tylko już trzeba troszeczkę podchodzić poważniej tutaj, pilnować, mm-hmm. czy pilnować terminów, pilnować wszystkiego właśnie, co, jak ma być z jakimiś sponsorami, z jakimiś reklamami, więc myślę, że to wiesz. A myślałeś o tym, żeby też wejść na scenę i robić stand-up i pojechać w trasę? Przecież miałbyś pełne sale. Wiele osób mi właśnie proponowało i pytało o ten stand-up, ale jakoś nie... Już nawet sobie spisywałem sobie w zeszycie te żarty i tak sobie myślałem, okej, okay, może bym to porobił, ale chyba nie. Nie chcę na razie. Może kiedyś mnie najdzie. Wiem, że jest taka pani z TikToka, Mama na obrotach bodajże, ona chyba się zaczęła z tym stand-upem zajmować. Nie wiem, jak jej to dokładnie idzie, ale no to jest też tak, że jak robisz coś w internecie, przykładowo to mogło być, no to jest może fajne na przykład na krótkim formacie, na przykład na 30 sekund, jakiś fajny shot, ale na przykład jak dostawałem propozycję, dzwoni do mnie jakaś pani, powiedzmy z urzędu jakiegoś gminy i że na dożynki byśmy pana zaprosili albo na jakiś festyn. Mhm. I mówi, no to ile pan potrzebuje? Pół godziny na scenie, na przykład taki bloczek, żeby pan robił te swoje kabarety na scenie. A ja sobie myślę, no to nie jest tak do końca, no bo ja na przykład sobie nagrywam w takim powiedzmy pionowym formacie. Tutaj niby jestem sam, tutaj udaję niby, że jest powiedzmy jakiś ten Zbyszek, to, że żonka Halinka, tuż jakieś dzieciaki, tworzę taki wyimaginowany świat. No jakbym siedział na scenie, nawet sobie zostawił ten stół i co, ja bym sobie zaczął żartować, a tam ludzie powiedzieli, co on tam, do kogo on tam gada, coś. Tak, no tak, i to tak. Było takie... Coś innego. Nie oddałoby to. Myślę, że nie oddałoby to, co daje na przykład social media. Mówisz o mamie na obrotach, a ja chciałem się zapytać o inną osobę, bo ty już, mimo że sam powiedziałeś, działaś nie tak długo, miałeś już swoją pierwszą dramę. O co tam chodziło, prawda? Bo chodziło o jakieś tam zablokowanie kogoś na TikToku. Mógłbyś powiedzieć na ten temat więcej? Ale damy, że z kim to było? Z kim to było? To było z... Widzę. Z ciotką na polskim weselu. Wiesz co, to w ogóle jakieś niedopowiedzenie jest. To w ogóle wyszło takie rozmuchane niedopowiedzenie. Ja tam tej dziewczynie życzę wszystkiego najlepszego, wiesz. Dramu. To ludzie tak myślę bardziej rozdmuchali. Ja to po prostu usłyszałem... Ale ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Może tak, bo była dziewczyna, która nagrywała razem z tobą z... W sensie to było coś takiego, że chyba ona zaczęła coś nagrywać takiego, wrzucać jakieś duety z tym wszystkim, duety ze mną. I ja tak w ogóle popatrzyłem sobie to i mówię, no spoko, no niech nagrywa, no nie ma dla mnie najmniejszego problemu. Dla mnie na przykład jak ktoś nagrywa ze mną duet, to dodatkowa promocja. No nie wiem, nagrasz ze mną duet, na przykład obejrzy to powiedzmy 10, 50 tysięcy osób, 100, no to... To jest dla mnie dodatkowe wyświetlenia i dla mnie to super promocja, tylko tam było coś takiego, że chyba było w komentarzach coś pisane, że niedługo coś nagramy dla was z Sołtysem, niedługo coś tam może zrobimy coś dla was z Sołtysem, a ja powiedziałem, że no nie, że nie będziemy razem nagrywać i to chyba było kasowane i te moje komentarze były kasowane. Ja mówię, o kurczę, no nie, no to jak się wykorzystuje mój wizerunek, no to jak się wykorzystuje mój wizerunek, no to ja tam wezmę sobie... I kasujesz mój komentarz, no to ja sobie zablokuję to i chciałem tak utrzeć nosa. Nie wiedziałem, że to będzie tak rozdmuchane, że jakieś tam żale, tak? Ale to w ogóle ja nagrałem chyba jeden filmik, tam ta dziewczyna nagrała jeden filmik i to się rozeszło taką śmiercią naturalną, więc ja życzę powodzenia, tak samo jak każdemu, kto działa na TikToku, no bo działanie na TikToku jest na TikToku, social mediach, też się wystawiasz, też... Nie wiesz, jak ludzie zareagują, też jest hejt, są wiadomo, jest klepanie po ramieniach, ale jest też hejt, jest jakieś właśnie tam docinki, więc kto coś chce działać, więc ja każdemu życzę powodzonka, to myślę, że w ogóle się rozeszło po kościele, bo to chyba było ze 3-4 miesiące temu jakieś tam była tam jakaś tam mała. Ale znalazłem twoją wypowiedź, która mnie zainteresowała właśnie. Oż ty jedna, to ty mnie tydzień wywołujesz do tablicy, potem jak ja odpowiem na twój komentarz, usunąć go? Nieładnie. No. Stąd też moje pytanie, tak. Bo próbujesz gdzieś to ubrać w takie ciepłe słowa, ale faktycznie gdzieś tutaj jakaś irytacja była, co prawda no 3 miesiące temu, więc już mogłem... Nie, była, no to jest to samo, co ja powiedziałem, że właśnie mówię, kurczę, no jak ktoś najpierw mnie wywołuje do tablicy, a potem mnie blokuje, to ja tak sobie myślę, no kurczę, no to nieładnie. Dlatego tak to bardziej było tarcie nosa, takie... Drama to jest duże słowo. Drama to jest naprawdę, jakbyśmy się coś wyzywali, czy coś, a to było po prostu takie może utarcie nosa, ktoś coś sobie powiedział.
To już ona na mnie coś ja tam i to już ja już zapomniałem w ogóle. Dobrze właśnie, że teraz przypomniałeś, ja w ogóle nawet nie wiedziałem, o co chodzi z tą dramą, nie? Bo to nie widzę tego w takich ramach dramy. Prawdziwej dramy. Mhm. Nasi widzowie komentują cookies, choć chyba nie ten. Pisze cebula stop, kurza stopa, tylko mi smaka zrobiliście. Teraz przez pół miasta będę chodził i cebularzy szukał. Także proszę, może producenci cebularzy, no zróbcie atak na Warszawę, żeby można było spróbować. Może i chcę powiedzieć, że dotarłem do tego tekstu profesora Matczaka. Profesor Matczak, czyli tata Maty swoją drogą, napisał taki esej rzeczywiście w Gazecie Wyborczej. Jest sołtys lubelszczyzny stereotypowym obrazem człowieka prostego, który nosi w głowie przeciętny przedstawiciel elity. I jest sołtys sumą wszystkich strachów fajnopolaka. Wstydzi się sołtysa fajnopolak na wakacjach, wstydzi się na weselu, wstydzi się, gdy spotka za granicą, a sołtys ten wstyd podskórnie czuje i potem się mści przy urnie za swoje mentalne krzywdy, głosując na tego polityka, który jest od sołtysa, głosując na tego polityka, który jest do sołtysa najbardziej podobny. Bo ma dość tej pogardy, że nie czyta, że śmierdzi w tramwaju, bierze 500+, i klaszcze przy lądowaniu samolotu. Dlatego indeks sołtysa lubelszczyzny chcę zaproponować. Im więcej w waszej głowie będzie sołtysa jako obrazu człowieka prostego, tym pewniej, że PiS wygra te wybory. I tutaj analiza polityczna. Ale chcę powiedzieć, dokładnie, czy rzeczywiście w swoich obserwacjach wyczuwasz niechęć do Warszawki, do, nie chcę powiedzieć elit, no bo kim jest elita, ale do, nie wiem, do nas mieszczuchów, do takich jakby, jak tutaj ujmuje to profesor Matczak, fajno Polaków. Właśnie ten fajno Polak. Nie, to nie chodzi, że niechęć, tylko widzę takie podziały w ogóle. Teraz to jest moim zdaniem, jak ja tak obserwuję to wszystko, bo muszę obserwować, żeby potem to wszystko odgrywać, no to jest na takiej zasadzie, że ten fajno Polak, jak to było określone, czy taka elita, czy taka osoba, która, no nie wiem, wydaje się, że żyje na jakimś wyższym poziomie, trochę wstydzi się takich Polaków, powiedzmy, z prowincji, prostych, czy coś takego, a taka ta druga strona jakoś może próbuje, no nie wiem, czy się upodobnić, czy za dużo jest takiego rozmyślania, co wypada, co nie wypada, bo teraz właśnie tak, co wypada powiedzieć, co nie wypada, jest taka poprawność polityczna, no i w ogóle wydaje mi się, że jedni wstydzą się drugich, a ktoś na przykład prosty sobie myśli, to oni jakaś wyższa taka, wyższe sfery, nie znają, nie znają naszych potrzeb, no bo tak. I w sumie z drugiej strony gardzą nami, to jest najgorsze, że ta pseudoelita gardzi, patointeligencja, jakby zacytować matę syna, gardzi właśnie prostym człowiekiem. Może tak być i właśnie to ja tam chyba odpowiedziałem właśnie profesorowi, że to może właśnie ta fajno Polak, ta elita i tak dalej powinna przemyśleć i nauczyć się potrzeb takiego prostego Polaka, czyli takich, można powiedzieć, prostych potrzeb. Ja to zawsze mówię, no na wsi na przykład mają jakieś swoje problemy, w jakiejś małej społeczności mają jakieś swoje problemy i im nie trzeba na przykład, im dla nich rozwiązaniem to nie jest na przykład dać kilka milionów złotych, żeby wybudować im na środku wsi filharmonię, czy coś w tym stylu. Może oni mają, może im trzeba dać, nie wiem, 200 tysięcy, które załatwiłyby wszystkie potrzeby, jakieś problemy takie bieżące. Może drogę, asfalt, kanalizację, czy cokolwiek. No, dlatego ja mówię, no to trzeba wszystko mierzyć swoją miarą. Ty zajmujesz się pracą twórczą, jednak nie boisz się kiedyś, że ta wena cię opuści? Czy jednak Polacy są taką kopalnią pomysłów, że nie masz obaw, że kiedyś to się skończy? No bo fakt, mówisz, że już zajmujesz się tym profesjonalnie i terminy cię momentami mogą gonić, że ktoś chce, żebyś coś nagrał, to akurat, kurczę, no nie mam weny, nie mam dnia, nie mam pomysłu. Ja o wenę się nie martwię. Ja pomysłów mam rozpisane, powiedzmy, nawet można powiedzieć na 2-3 lata do przodu. Tylko pytanie, czy ten format się trochę nie nudzi. Ja staram się to coraz to bardziej urozmaicać. Ja czasami robię takie serie, gdzie nie jest główną rolą, główną osobą właśnie ten ojciec, wujek, powiedzmy, w koszuli, bo czasami już staram się wychodzić, na przykład teraz trwa taka seria rozmowy podczas imprezy w kuchni. I to, tak, to, i to oj, jest, bo właśnie chcę trafiać w coś takiego, że właśnie to widzieli Polacy, ale to niekoniecznie musi być taki stereotyp, to może być kierowane do studentów. Tak. Właśnie ja bym bardzo też chciał kiedyś trafić do takiej młodzieży, powiedzmy,
licealnej, może jakiejś tam jeszcze młodszej, bo ja na przykład jak patrzę na swoje statystyki, to widzę, że tam powiedzmy to jest dosłownie 1% wszystkich osób, które obserwują, które oglądają to, to są osoby w wieku tam te 13-17, no i pewnie młodsze, mhm. Czyli tak sobie myślę, że no a nie oszukujmy się, no dzieci, młodzież najwięcej czasu ma na tego TikToka i najwięcej tego skroluje, więc jakby trafił, myślę, że jakby trafił z jakąś fajną serią w młodzież, to myślę, że te liczby by się diametralnie podwoiły na przykład bardzo, w bardzo szybkim tempie, więc no, jak trafię kiedyś w młodzieżową serię, to... Dla mnie świetne, nie wiem, czy widziałeś te streamy, ale właśnie jak osoba bardzo już... pijana. Udaje, że rozumie, tak. To mi się też zrzuciło w oczy. Albo drama na imprezie też, że, no. Że ktoś tam płacze. Nie, no klasyk, najważniejsze rozmowy i takie najpoważniejsze chyba były w kuchni. Czy musisz trochę znać że te życia. No troszkę się liznęło tego trochę życia. Trochę się liznęło. Liznęło się tego życia. A widzowie też ci podrzucają jakieś pomysły na odcinki? Korzystasz z tej bazy wiedzy również innych i z doświadczenia? Tak. Korzystam. Czasami na przykład jeden komentarz, czasami jeden komentarz może na przykład podsunąć mi pomysł na całą serię nawet. Ja kiedyś na przykład zrobiłem z jednego mema, i to bardzo fajnie się ta seria, pierwsza seria taka Polacy na cmentarzach, to ja w ogóle zrobiłem to z jednego mema. Zobaczyłem jednego mema i nagrałem chyba 14 odcinków z tego. I to wtedy taki był naprawdę taka winda trochę do takiej, żeby wypłynięcia na szersze wody po prostu. I wiesz, jeden mem, czasami jedno zachowanie. Ja teraz dużo obserwuję ludzi. Na przykład jak jestem w supermarkecie i też nagrałem kiedyś jakąś serię odbieranie telefonów w miejscach publicznych. No zainspirowała mnie kobieta, jak ja pakowałem sobie bułki, a kobieta po drugiej stronie tam też jakieś bułki pakowała i dzwoniła i ochraniała swojego faceta, męża i tam padały niecenzurowane słowa. Ja mówię, fajnie to ograć, to może jakieś odbieranie w supermarkecie, odbieranie w tramwaju i na głos oczywiście jeszcze głośno mówiący, czy coś w tym stylu, żeby wszyscy słyszeli, no bo po co prywatne rzeczy zachowywać sobie. Tak. Ale fakt, że pytałam cię właśnie o te wenę i o te inspiracje, chyba tego nie zabraknie. Chyba nie było serii Polak w pociągu, chociaż już niektórzy tam nagrywali różne właśnie takie memy na ten temat, ale co chodzi ci po głowie teraz? Zbliża się święto zmarłych. Zbliża się, no pewnie trzeba będzie coś zrobić. Ja mam dużo pomysłów, ja naprawdę, ale nie będę. Już teraz robi się konkurencja i właśnie przez to ja... O, widzisz, że ktoś się... próbuje cię naśladować? Kto? W sensie... Znajdziemy go. Czy ktoś próbuje mnie naśladować? Nie, to już... Każdy ma prawo nagrywać, tak? Tylko chodzi o to, że po co ja mam podrzucać komuś pomysły, na przykład na serię, nawet jakimś jednym hasłem, jak wolę to zrobić. Jak ktoś to zrobi drugi, no to już będzie wiadomo, to już będę się czuł, że ja to tak jakby stworzyłem, wymyśliłem, a nie po prostu, że ja będę komuś porzucał pomysły, bo na przykład ja teraz nie mam czasu, na przykład dzisiaj jadę od razu praktycznie z kanału sportowego do siebie tam na Lubelszczyznę w weekend kawalerski. Powiedzmy, ja rzucę teraz fajny pomysł. Ktoś przez weekend to nagra, ja nie będę miał czasu i co? Ja będę już będę... Kawalerski to też dobry temat. No, kawalerski powstanie seria. Przy okazji wyjaśnimy, bo tutaj jacyś widz się odezwał zbulwersowany, że jak można się śmiać z Polaków na cmentarzu. Nie chodzi o tych, co leżą na cmentarzach, tylko o te wizyty takie rodzinne i nie wiem, o którym memie mówisz, ale był taki, strasznie mi rozbawił z Jackiem Gmochem, który rozrysowuje znicze. Ten tu. A to jest właśnie ciekawy temat odnośnie tego właśnie, że śmiać się z zachowań. Tych Polaków właśnie rewia mody, jakieś właśnie zachowania, typu, nie wiem, stoi nad grobem, a rozmawia z, nie wiem, ze szwagrem, czy diesla, czy diesel czy benzyna. I ja z tego się można śmiać, ale na przykład bardzo dużo osób mi podpowiadało, żeby zrobić serię na stypie. O stypie, ale tego nie chcę. Ja właśnie tak, już mi o tym mówili od razu po tych cmentarzach, że zrób serię na stypie może, ale nie chcę tego ruszać, ponieważ no też są takie tematy, których wolałbym nie dotykać. Ale boisz się, czy prywatnie czujesz, że to ci nie leży? Wiesz co, i to. I z jednej strony się boję trochę, bo ja wiem, że może by to fajnie to ograć, ale z drugiej strony no stypa, no to jest czyjaś tragedia. Tak, to jest, wiesz, czyjaś tragedia i z tego się śmiać, no wiadomo, można by się pośmiać z tego, że na przykład nie wiem, idzie ktoś tam, jakaś daleka ciotka, metr idzie za trumną, a się pyta, ile ksiądz wziął za mszę, powiedzmy, za pochowanie, no to można się z tego ewentualnie pośmiać, ale wolałbym tego nie dotykać, bo to jest czyjaś tragedia, ktoś powiedzmy
przeżywa jakiś dramat, więc o takich tematów wolę na przykład unikać. Czyli ta wrażliwość w tobie jest, to fajnie. Trochę, ale jest. Czytałeś kiedyś kwartalnik kanału sportowego? Nie, ale wiem, że jest tak. A masz okazję zgarnąć go, tak samo jak i nasi widzowie, rejestrując się na Superbecie z kodem KS34, za darmo możecie odebrać taki kwartalnik kanału sportowego. Jest to, można powiedzieć, sportowy przewodnik. Rozmawiałem kilka razy z Gabkiem i powiedział, że no Filip, czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było, żebyśmy opisali wszystkie, żebyśmy opisali ekstraklasę, pierwszą ligę. Tam jest też drugą ligę. Trzecia liga. I więc... to anegdotki, tak. Jakieś wspomnienia, bardzo fajnie to wygląda. 424 strony. Także bardzo, bardzo polecamy i kończymy, tak? Tak, KS34, możecie zarejestrować się z tym kodem na Superbecie, odebrać się kwartalnik. Ja pamiętam jeszcze, Michale, jak mieliśmy Hate Park w poniedziałek, to chłopaki jeszcze gdzieś tutaj ostatnie szlify, deadline'y przeglądali te strony, żeby było wszystko ładnie. No i jak tutaj można było ich o 23 troszeczkę zdenerwować? Mówię, panowie, widzę tam literówkę gdzieś. Gdzie? A to już po prostu szło gdzieś tam, ale mówię oczywiście to jeszcze nie. To zapowiedź, słuchajcie, co dzisiaj nas czeka. Ekstraklasa o godzinie 11, 16 Barca Studio, 17:30 KSW Studio i Ważenie i o 20 Hate Park. Gość Maciej Musiałowski. O, kto prowadzi dzisiaj? Tomek Smokowski. Z Maciejem Musiałowskim o 20. No proszę bardzo, cały dzionek, tak. Jeżeli chodzi o kanał sportowy. Wieści są już jakieś, Michale? Czy będzie jakiś kolejny komentarz? Może jakieś nadzwyczajne zebranie zarządu, jeżeli będzie powołany trener? Na pewno zrobimy jakiś specjalny program. 20 września ma być zebranie z kolei zarządu PZPN-u. No tak, i tam chcę klepnąć, chociaż to jest jednoosobowa decyzja Cezarego Kuleszy, no to może chcę tutaj pokazać, że jest graczem zespołowym. Czas nas goni, bo dzisiaj jest 15. No ja nie wiem, czy te 5 dni jeszcze, bo tu chyba, że kandydat wie już, że to on i już nie wiem, albo kompletuje sztab, albo i swoją koncepcję i już te powołania będzie miał w głowie od razu, jak tym selekcjonerem zostanie. Sporo pytań też było na czacie. Ja wiem, że już 35, zawsze jesteśmy już po czacie. No na przykład, ale... tylko dajmy może 88 Lebus Sołtysie, komu kibicujesz na Lubelszczyźnie i czy Motor Lublin żużlowy czy piłkarski? Ja kibicuję wszystkim drużynom z Lubelszczyzny przede wszystkim, ale wiem, że jest kosa pomiędzy jednym klubem, właśnie Motor Lublin i Wisła Puławy, a piłkarze, byłem w czerwcu u piłkarzy Wisły Puławy, ponieważ ten właśnie taniec wuja, który parę minut temu próbowaliśmy tańczyć, no to był wybrany jako cieszynka po strzeleniu gola. I to mega mi się miło zrobiło, jak na przykład patrzę, wstaję rano, a mi wysyłają na przykład jakieś urywki, że po strzeleniu bramki tańczyli taniec wuja. Ja potem do chłopaków pojechałem, dostałem od nich koszulkę, tam postrzeliśmy sobie karne, więc teraz w Football Managerze gram Wisłą Puławy, więc myślę, że teraz mam taki lekki sentyment tam. No ogólnie jestem z Łukowa, więc pochodzę z Łukowa, więc tam jest klub Orlęta Łuków. Też tam trzymam kciuki, chociaż ostatnio troszeczkę gorzej idzie, ale ogólnie wszystkim takim polskim klubom kibicuję w europejskich pucharach. Reprezentacji też staram się kibicować teraz. To jest ciężko. No ciężko być kibicem reprezentacji, ale mam nadzieję, że... Chyba, że siatkówki to nie. Chyba, że siatkówki, właśnie. Trzymamy kciuki za siatkarzy i tak. Od razu też zapowiadam, że będą siatkarskie hate parki w przyszłym tygodniu z... Oby złotymi medalistami, ale w najgorszym wypadku ze srebrnymi medalistami Mistrzostw Europy. Także bardzo, bardzo zapraszam was wszystkich. Życzę fantastycznego weekendu. Życzymy wszyscy. Absolutnie. Naszym gościem był Kamil Dąbrowski. Bardzo dziękujemy. Sołtys Lubelszczyzny. Czekamy na kolejne TikTok. Czekamy. Nie tylko. I na konto na Twitterze. Oby wuj powrócił. Wujo będzie. Czekamy na wujo. Wujo wróci. Czekamy. Dziękujemy przeserdecznie. Miłego weekendu. No i zostańcie dzisiaj z kanałem sportowym, bo też dużo aktywności, przecież sobota, niedziela, Stadion Hutnika, tam AmFootball. Dzisiaj wieczorem derby, no przecież jest tych aktywności na weekend bardzo, bardzo dużo, też jest sporo tych pytań, nie zdążymy na wszystkie opowiedzieć, między innymi ktoś się zapytał, Filipie, jak forma? Dzisiaj o 14 idę na trening, więc myślę, że będzie dobrze. Myślę, że tą 50 podniosę.
chociaż. Ile czasu jeszcze zostało? Do stycznia, do 20, więc niewiele czasu. Niewiele też czasu my mamy, bo już pewnie nasi wydawcy. Krzysiu już mówi dziękuję. Dziękujemy, do zobaczenia, cześć. Pa, jego weekendu. Do następnego, cześć.